Spoko. Już nie przeklinaj. Kurczę. Dobrze, jesteśmy na żywo, moi drodzy. I teraz tak, jakby tutaj linka wysłać? Czat na żywo. Udostępnij. Nie, jest ok, mam już. Udostępnij, skopiowano. Luzik. Myk. Tak jest, już wysyłam. Debut fight on stream. Jedna osoba ogląda. No fajnie, fajnie. Teraz muszę telefon podłączyć, bo to się chyba zaraz rozładuje. No, ale to w sumie nie problem. Ładowareczka, myk. Dobra, więc tak to wygląda bycie na żywo, mówicie? Panie i panowie. Trzy osoby oglądają, no proszę. Myślę, że będzie to dobrą rozgrzewką przed daniem głównym, tak? Zobaczymy, kto co potrafi. Takie czarne konie. Niejednokrotnie widziałem ludzi, którzy byli z góry skazani na porażkę, a potrafili... Comeback. To jest tak zwana walka do końca, no. Tak. Czasami ta adaptacja następuje trochę później, nie? W końcówkach. Ta presja wymaga, wywołuje jednak te skupienie takie i faktycznie tak. No tak. Już ci wysyłam, sekunda, już myk leci. Dobra. Proszę bardzo. No, teraz jeszcze mamy chwilę na poorganizowanie się, zobaczenie kto tam z kim, etc. Także zalecam uzbroić się w cierpliwość. Teraz Discordzik, tak? Czego chcieć więcej? Cztery osoby oglądają. Ciekawe, jak to słychać na YouTubie. Sprawdźmy. Nie najgorzej, ale jest faktycznie opóźnienie, no. Tak, możliwe, że ty, Dolus, masz ustawione, żeby nie udostępniać swojego głosu. Po prostu nie chcesz zostać sławny, rozumie to, no. Szanuję twoją prywatność. Już widać, już zbierają się. Amatorzy chrupek kukurydzianych. Bardzo dobrze, panie i panowie. Mam nadzieję, że ktoś tutaj jeszcze poza niemym Dolusem przyjdzie, żeby wesprzeć mnie w tej jakże szczytnej misji. Już nie jestem niemy, właśnie się odmuliłem. Aktywowałeś się właśnie, to bardzo dobrze. No to możemy otwierać trunki wspomagające.
dzisiejszy turniej sponsorowany jest przez? No właśnie, przez kogo? Najprawdopodobniej Tiger i kawa. Tylko pytanie, czy wuziasta, czy mielona? Czy jest poprawne powiedzenie, że nie Tiger, tylko Black? Chyba tak. O, Azazel. No, zbiera się ekipka, bardzo dobrze. Dobrze słychać, Snoop. No, czyli co, zaczynamy o 15, tak? Znaczy się, ja bym bardzo chciał, tylko że ja na razie jeszcze nie widzę. Czekaj, bo widzisz, przydałby się ktoś, kto ma w tym doświadczenie, a nie, że rzuca się na pierwszy front kogoś, kto po raz pierwszy właściwie komentuje i gdzieś tam organizuje tego typu rzeczy. No jestem na tym Chalongu, ale i na Dojo, ale no... Koks, ale z twoją charyzmą miałbyś się, że dasz radę. Spoko. Ta moja charyzma, słuchaj, to jest zawsze dyskusyjne. Najważniejsze jest, żeby się dobrze bawić, no i żeby mecze były dobre. Moja charyzma jest drugoplanowa. Ja myślę, że mecze będą mówić same za siebie. Mamy raczej dobry skład, tak więc no mówię, ja mam nadzieję, że cała meta turniejowa zostanie odwrócona i będziemy mieć reprezentantów, którzy przejdą do głównego TWT. Oj tak, byłoby naprawdę spoko, gdyby w końcu Polska pokazała na co ją stać, tak? Mamy kilku dobrych graczy, którzy mogliby się sprawdzić przynajmniej, no. Tak. Na pewno by się sprawdzili, ale to wymaga właśnie dobrej organizacji robienia tego typu eventów. Jak najwięcej ich powinno być właśnie, żebyśmy mogli gdzieś tam zaistnieć jednak, nie? No bo tak jedno to jest siedzenie na takich imprezach i tego typu eventach, gdzie siedzimy w swoim własnym sosie, że tak to powiem, a drugie to jednak wyjść na głębokie wody, nie? Dlatego też jestem zadowolony, że mamy od tego ludzi, którzy się tym zajmują, mają bardzo dobrą pasję, jeśli chodzi o te rzeczy. Tak. I starają się propagować Tekena pomiędzy ludźmi, którzy choćby nawet w niego nie grają, a nawet jeśli grają, tak to niech robią to w wspólnocie, a nie muszą tego robić sami. Tak jest, tym bardziej, że teraz dostęp do internetu i dostęp do tych wszystkich, no właściwie globalna wioska, tak? Są serwery, jest prawie że rollback, netcode, co stoi na drodze. Całe trzy klatki. Pozdrowienia dla ojca Harady. Tak jest. Nie dla jego taty, tylko dla Harady. Drugi imperator Harada. Pozdrawiamy. Drugi, bo pierwszym jest Łyniek oczywiście. Wszyscy go znamy i kochamy. Pozdrowienia dla Łyk. Tak jest. No, także tak. Chyba to słychać echo, kurde, z tego mojego telefonu. Lekkie, ale właściwie to chyba nic nie przeszkadza. Nie ma tutaj drugiej osoby, która by ci powiedziała, że coś jest nie tak, także jeżeli słychać, to trudno. Koks, rządzimy, czyli po prostu tak. jest raczej wszystko w porządku. Jeśli zaczną wpływać hejty, no to będzie ten. Masz dostęp do tej listy, kto gra? Wiesz co, ja tutaj otwarłem ten Chalonga z linka, który tutaj jest ostatniego i jest faktycznie 26 graczy, Double Elimination, Tekken 7, jare, bleble. No i jest taka rozpiska jakby zaczynająca się od Tonsara, Azazela, Dawid Eli, etc., ale ten wykrzyknik jest u góry, ten element jest podglądem i może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia turnieju. Tak, bo oni muszą się wszyscy zapisać. Jeśli ktoś się nie zapisze do za 5:15, niestety zostanie wyeliminowany z turnieju, tak więc proszę brać to pod uwagę. Okej. Kto, teraz się Remix właśnie mnie pyta, kto nie dał potwierdzenia udziału? Podaj niki. A gdzie ja mam to? Gdzie ja mam podać niki? Ja myślałem, że tym się zajmuje nasza oddział na Discordzie. No tak, właśnie taką informację zaraz przekażę Remixowi. No właśnie, kto nie dał potwierdzenia udziału? No zastanawiam się, jakby to sprawdzić. Może ktoś na czacie podpowie, panowie? Bo tu już widzę, że się zbiera ekipa ludzi bardziej obeznanych niż ja. O, widzę, że schodzą się ludzie, bo zaczynają się te czaty w innych grupach.
tylko mówię, no organizacja troszkę, no nie powiem, że kuleje, ale to jest logiczne, że ludzie mają swoje prace, zajęcia i obowiązki. Niektórzy z nas pracują w niedzielę, co jest dla mnie... Wszystko dopiero początki. To zostanie ogarnięte. Ja sam mam doświadczenie organizowania turniejów w liceum, tak więc wiem, że to potrafi się przeciągać, wiem, że dużo rzeczy potrafi nie wyjść i tak więc wszystko... Naturalnie. Powinniśmy się uzbroić w cierpliwość i czekać. To się wyklaruje, na pewno. Tylko, no ja, dobra, to tutaj... Ja jestem tego zdania, na pewno się wyklaruje. No, ale tak... Śledzę Discorda, także nie zabulamy tutaj. No. Już zobaczyłbym jakąś walkę. Ja bym bo hype'em, ale jednak coś przydałoby się zobaczyć. Prawda, żeby to się zaczęło kulać, że tak to powiem. Nie miałbym też nic przeciwko, ale tutaj mam nadzieję, że Demagog, bo widzę, że na Discordzie na TWT General rozmowy trwają. Więc mam nadzieję, że ktoś zaraz zadzwoni i mnie uratuje. Ja myślę, że jesteśmy straceni już całkowicie. Niestety, zostaliśmy wyznaczeni do tego. I pozostaje tylko czekać na ścięcie, tak? Pozostaje tylko czekać na ścięcie. Zachowujmy spokój i kulturę. Jest 7 widzów. Pewnie same znane osobowości. Mam nadzieję, że Harada jest wśród nich. A jeśli nie, to chociaż za niedługo dołączy, że ktoś tam wysłał jednak zaproszenie i... Ja już wysłałem mu zaproszenie, ale on lubi mnie ignorować. No, taki los sławnych ludzi już niestety, że są ignorowani, Dolus. No niestety. Trzeba z tym jakoś żyć. No dobrze, no tutaj się deklarował Remix, ale widzę, że Remix chyba nie dołączy. Ok, go fight Tekken, I am professional. Okej. Okay. Tylko, że właśnie, no bo ja jestem na koncie Tekken Poland, tak? Cox Kill z tej strony oraz Dolus. I ja tutaj mam mieć jakąś listę znajomych, tak? Których mam zapraszać. Z tego co wiem, jak widziałem, to że po prostu będą ci podsyłane imiona dwóch ludzi, których masz zaprosić i tak. będziemy streamować walkę. Tak. Byłoby bardzo miło. I te osoby po prostu zapraszam. A tutaj i tym ma się zająć dział na Discordzie. Przynajmniej z tego, dobrze. Co wiem. Dobrze. No tutaj widzę faktycznie na tym koncie Tekken Poland, może trochę nieogarnięty, ale widzę, że są osoby, że to jest lista użytkownika Tekken Poland, tak? Więc zakładam, że tutaj Łyniu wczoraj coś działał i pododawał osoby, które mają być zapraszane, więc czekamy, wciąż czekamy. Jest za 5. To znaczy, jak ty będziesz musiał wpisać to w interfejsie konsoli i zaprosić takiego osobnika. A to też nie ma problemu, jeżeli zobaczę, cały czas śledzę na Discordzie, zobaczę. The Shield pisze na streamie, you speak Russia. I'm very sorry man, but we speak only Polish and English. Spasiba, da. Niestety, turniej jest... Sama nazwa turnieju Tekken Poland jednak sugeruje, iż preferowanym językiem będzie język polski. Coś na kształt polskiego. Polsko-pochodny, tak. To jest... Normalnie zamiast przecinków i kropek używamy wulgaryzmów, ale tutaj postaramy się zachować jakiś poziom, tak? Jest wysoki poziom koncentracji i postaramy się go utrzymać do końca. Ale ja dalej, jeszcze mamy 5 minut do rozpoczęcia turnieju, mam nadzieję, że będzie wszystko rozpoczęte o 15, tak jak było zapowiedziane. Oczywiście, trzymamy za to kciuki, a wciąż jestem na Discordzie i monitoruję to na bieżąco, więc no... Pozostaje tylko trzymać kciuki, że to jednak pójdzie. Ale dobrze, coś się dzieje. O, jest Asaselon. Dotarł do chaty. On mieszka w chacie. No dobrze. To jakby Asaselon przyszedł. Jakby Asaselon przyszedł na chwilę, to mógłbym skorzystać z okazji i choć jest to dość niepoprawne, poszedł zakurzyć. Rozpalić w piecu. O tak. Możesz zawsze zabrać nas na tą wycieczkę, tak więc. No...
Drogi Dulusie, jako iż metraż mojego mieszkania nie jest zbyt wielki, tak, to będzie bardzo krótka wycieczka, więc tak, w sumie nie oddalam się zbyt daleko. Jednak chciałbym przypomnieć panu, że jest tu pan głównym prowadzącym. Tak. I wszystko zależy od pana, dobry kolego. Rozumiem, aczkolwiek no... Nie jestem sam na tym świecie, na szczęście. Jest na pewno wielu ludzi, którzy chcieliby się sprawdzić w roli komentatorskiej i takich tam, więc ja na pewno nie będę stał na drodze, jeżeli ktoś się będzie chciał wykazać. Ja tutaj mam paczkę tortilli, sosik, salsa dip. O, już ktoś dzwoni? Łyniu dzwoni. Przepraszam na chwilę. Tutaj mi Dawidel i Asaselon. Dobrze, możemy zacząć od nich. Dobra, Łyniu, bo jesteśmy teraz na żywo, to ja tutaj spróbuję Dawidelo. Tak, to już działa, stream już jest, także invite i szukamy już tutaj odpowiedniej osoby do pierwszej tej. Asaselon i... Asaselon? Nie. Kogo ty mówiłeś, Łyniu? Powtórz, proszę. Ale to niech oni ci podeślą pisemną formę tego, bo ty się nie będziesz wiedział, jak to wpisać. Nie, bo tutaj Dolus jest... Ja mam listę znajomych tutaj dodanych, tylko że... Aha. Już. Spokojnie. Azazela tutaj nie mam. No mam Asaselona. Dobra, ja muszę sobie... Dobra, Łyniu, czekaj, ja już zerknę na ten bracket, zaraz będziemy działać. Rozłączę się na chwilę, wiesz? Sekundka. Mówisz o Azazel Blade'ie? Azazel chyba, tak się nazywał. Dobra, już patrzymy, czekajcie. Azrael Blade? Nie. Też gościa kojarzę, aczkolwiek sekunda. My chcemy z bracketa, tak? Tylko, że ten bracket nie mam, jest nie na mam channelu. Powód, skurwa, w tym momencie. Nie, spokojnie, już to ogarniamy. Jest Azazel i Tonsar jako piersi na przykład. Tonasar i Azazel. Tylko, że właśnie dużo osób jest offline i... Dobra, no nieważne. Ja rozumiem. Dlatego dobrze by było, gdyby oni ci przysłali konkretnie pisaną formę tego nika, gdzie możesz go wynaleźć... Tak, miało być. Do trzech ników z różnicy. A tak jeszcze pytanie, ty wiesz, jaki jest format, czy robimy FT5, czy robimy FT3? No właśnie tutaj by się przydał Asaselon, bo on troszkę lepiej to widzi niż ja. Ja tam tego, szczerze mówiąc, tak do końca nie doczytałem, choć powinienem, ale zaraz to będziemy ustalać spokojnie. To i tak jesteś bardziej do przodu niż ja, bo ja w ogóle nic nie czytałem. Dobra, tu są jakieś brakety. No mówię, Asaselon się przyda, Remix by się przydał, ale niestety. Tonasar i Dawideli. Dawideli. Tylko oczywiście tutaj go nie ma. No to fajnie. Jest Dawideli. Dawideli powinieneś być. Dawideli jest i Tonasar, tak? Dobra. Invite players, nie wiem, czy mnie chłopaki i dziewczyny i chłopaki słyszycie. Ale to zanim zaczniemy, powinieneś wiedzieć, którą wersję robimy. To jest bardzo ważne. To NASA. Czy to jest FT3, czy to jest FT5? Dobra, zapytamy tutaj na czacie, tak? Już mamy. Już Dawideli dołączył do nas, dobrze? Tak, jest Dawideli. Hmm.
No, troszkę musicie mi wybaczyć, aczkolwiek ja tą jakże chwalebną funkcję komentatorską przyjąłem właściwie z kopyta i też tak, FT3. Dzięki, Snoop. Bardzo dziękuję. Czyli potrzebujemy jeszcze drugiego uczestnika i zaczynamy. Mam nadzieję, że wyrobimy tak się jest. W najbliższych 2-3 minutach. Byłoby miło, gdyby drugi uczestnik dołączył. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, Janmi. Ale to powinno być pytanie kierowane do osób, które tu powinny z nami być w sekcji komentatorskiej. Co najmniej jedna z tych osób, bądź też na przykład do Łyńka, który się bardziej na tym zna. Ja mówię, ja tutaj pełnię rolę... O, Snoop już ogarnia. FT2, tak? Snoop, potwierdzasz to? Czyli, czyli dwa Łyńcy, tak? Tak, rozumiem. Pierwszy do dwóch. FT2. Dawideli, nie wiem, czy mnie słyszysz, ale to Nasar został zaproszony, aczkolwiek, no... A jest jakiś czas na walkover? Ja myślę, że nikt nie będzie chciał oddać walkoverem, ale... No nikt, ale jeżeli kogoś nie ma, to rozumie, że... i nic nie napisze, że go nie ma, to rozumie, że nie chce grać, tak? Albo nie może. Ale skoro został przyjęty do turnieju, znaczy, że zrobił check-in. Czyli on jest Konasar, dobrze. Nie, jest okej. Czyli... witamy, tak. Witamy kolego. Witamy Konasara. No dobrze. Jak rozumiem, jest to dwóch zawodników dobranych z braketu z Chaneloga, z pierwszej. To pierwszy jest Azazel i Zalera, ale to na początek daliśmy Konasara i Dawidela, żeby to troszkę... żeby się rozgrzać, troszkę sprawdzić, czy to działa, a widziałem Dawidela i Konasara, że gdzieś się kręcili, więc byli najpewniejsi. Dobrze, jeżeli chcecie, chłopaki, to możemy zaczynać. Oj, przyda mi się jeszcze druga kawa dzisiaj, może nawet trzecia. Ale to wszystko w swoim czasie. O, jest i on, czyli w końcu mogę sobie Halo, halo, witam wszystkim. Dobrze mnie słychać? Oczywiście, że dobrze cię słychać. I dobrze, że cię słychać. No dobrze, no zdążyłem w ostatnim momencie. Bardzo nam miło. Dobra, teraz tam ten, bo widziałem, że tam piszecie, czy FT2, to jest Best of 3, czyli to jest po prostu FT2, nie? Tak. Best of, no dokładnie, dobra. To po prostu do dwóch wygranych, kto pierwszy dwa razy wygra, tak? Dobrze. Tam dalej już, jak są... tam chyba do finału, jak dochodzi, to wtedy te rundy się... A teraz wystarczy tylko zapytać, czy panowie są gotowi i zaczynamy chyba, bo była godzina 15. Bo tak nieśmiało, raz jeden naciska zielone, raz drugi naciska zielone. Nie będziemy tak trzymać ludzi z niepewności. Tak, otwórzcie klatkę i wpuśćcie te dwie bestie, zobaczymy na co ich stać. Dobra panowie, jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy. Tak, let's get ready for the next battle. A widziałem, że na streamie też potrzebują trochę angielszczyzny, tak? So we're basically sitting with some people not from Poland, right? I mean, welcome to Tekken Poland. We're definitely not English tournament, so mainly we're going to speak Polish. But we're gonna try to... But we're gonna try to be a little bit more international. But, international, yes. Right. That's the right word for it. Yeah. But first, we have to start this. Yeah. Need to set up the bracket. The bracket is ready. Tonasar. Tonasar. Zaczynamy. We would appreciate Tonasar to start the game. Because why not? Hype jest tak wysoki, że już nie możemy dłużej czekać. Okay, ale to Nasar chyba może. Bierzemy kogoś na streama teraz. W jakim sensie? No, jest stream, leci cały czas. Tak, tylko mi chodzi, że walki, nie? Bo wtedy trzeba zrobić lobby i zapraszać ludzi, nie? No to mamy już zaproszonych. Mamy, tak. Assassin było, może tego nie wiedzieć. No mamy już, jest pokój, Tekken Poland się nazywa. Ja jestem użytkownikiem Tekken Poland, teraz zalogowany, bo z linkiem to ogarnęliśmy wczoraj. Także to wszystko funguje, to wszystko działa, nie? Cox, czy mógłbyś ustawić autoskip? Oczywiście. Trójkąt,
Auto skipping, tak? Confirm. Jest ustawione. A wy jesteście na tym pokoju? Jest tam jeszcze miejsce, żebym ja tam wszedł? Tak, jest czwarte miejsce przygotowane dla ciebie. Tak, Unio o to prosił. To weź ten, to weź mi wyślizatwo, jak możesz. Z przyjemnością. Display, invite, bo widzę, że to Nasar chyba jednak... Jakby... Wszystko trzeba teraz patrzeć. O! O, jest, second poland. No to może cię ta pierwsza gra niestety ominąć, bo to Nasar... Szybko, bo chyba zaczynają, nie? A, tak. Dobrze. No nie ma, nie ma. Ale pieniędzy. Jak już będziesz, to już jesteśmy w domu, tak? Czyli w ogóle otwieramy pierwszy turniej TWT za pośrednictwem Tekken Poland. Tak, fajnie, jest prawdziwy, panowie. Trzeba zaznaczyć, bo w większości turnieje odbywają się przeważnie na PC. I to też jest... wiele graczy zostaje przy konsoli, bo miejmy nadzieję, bo jest to w rękach dobrych ludzi, naszych ludzi. I mam nadzieję, że po prostu ta tradycja się przyjmie i będziemy robić to częściej. Tak, tym bardziej, że teraz naprawdę duża ekipa, dobra. Bo też właśnie jaka jest różnica tak naprawdę i na PC-cie, i na konsoli grasz na padzie, więc jeżeli tutaj się zrzesza tyle osób, dlaczego osoby z PC-ta nie mogłyby okazyjnie wpadać na turnieje i pokazać, na co ich stać? Tak. No ja swojego czasu też gram też na PC-cie, tak, no i jednak muszę przyznać, że na przykład loadingi to naprawdę dużo szybciej. Szybsze są. No tak, ale panowie, mamy pierwszych zawodników, mamy bardzo ciekawy mecz, bo Megan kontra Paweł. Proszę. I zobaczymy pierwszą walkę, jak to się rozstrzygnie. Zaczynamy lowem, tak? Zaczynamy lowem, dobrze. Sneaky low jest po to, żeby zdobyć przewagę jak najszybciej. Psychologiczną przede wszystkim, ale troszeczkę życia do przodu, ale ja myślę, że przy naszym kapitanie jedna pięść nie ma to znaczenia. Prawda, idzie to bardzo szybko nadrobić. Wystarczy jedna pomyłka. Dobrze, tu widzimy presję, lekkie połki od Dawida. Widać, że się chłopak przygotował. Ładne duszonko. Bardzo dobry legacy skill wyklepany. Tak jest. Pamięć mięśniowa tutaj działa, widzę. Chłopaki pewnie lekko postresowani. Nie wiem, czy Tonasar z Dawidem mieli kiedyś przyjemność sparować, ale... Chyba się testują, chyba jeszcze nigdy nie grali. A, czyli to na razie adaptacja nastąpi w finałach. Ładnie, klasyk. Aż dziwię się, że się nie wyrwał z tego rzutu. No ja już nie chcę nic mówić, ale ja do dzisiaj mam problemy. Jeśli na przykład we wcześniejszych częściach nie miałem większego problemu z wyrywaniem się z łamania ręki, tutaj mam duży problem. Przyznaję, że ja sobie ustawiłem rzut na R1, to bardzo ułatwia sprawę. Właściwie jeżeli ktoś przyzwyczajony jest do naciskania singla, to tutaj leci z automatu. Ładnie, 1-1, rzut za rzut. Bardzo szybka druga runda. Tak jest. Czyżby ktoś zrobił mały download? Zobaczymy w trzeciej. O, tu widzę Tomek Blackon, aka Atomun się jest z nami. Witamy. No jak na razie Dawidę ma frekwencję wyrywania schwytów bardzo dużo. Tak, aczkolwiek na razie żaden z nich nie pokazał jakichś... Połkują się póki co, jak tak? Mówię, panowie się badają, bo oni chyba tak. jeszcze nie grali, ale z tego co widzę, robią się coraz śmielsi z każdą ten. O, już tak. Defis poleciał w powietrze. Dobrze, bardzo dobra muzyka. Nastraja zapewne zawodników do ostrej wymiany. Kolejny udany rzut. 18 widzów na czacie. Bardzo nam miło. Hello to everyone. Zwiększcie nieco głos steczki. Snoop. Co przez to rozumiesz? W sensie... Nie słychać walki po prostu, tak? Chyba tak, jeżeli na czacie oni tak piszą. A tak. Właśnie mi też się tak wydawało, bo też oglądam... Nie słychać na streamie. Prawie kompletnie walki nie słychać.
Aha, dobra. To trzeba tam ale myślałem, że tylko mój sprzęt tak robi. Słuchajcie, czy tutaj prawie nie słychać odgłosów? Okej, okay, czyli ja mam zmienić tutaj balans między tym, co słychać na imprezie, a słychać w tekście? Czy gdzie, jak to tak, w ustawienia dźwięku i tam... W ustawieniach imprezy masz priorytet impreza, a... Dobrze, ten. Rozumiem, już zgłaszam. Przepraszam, tam, jest okej. Okay. Tak, tak. Tam powinny być SFX, żeby były z gry. Tam tak, tak, już... Nie trzeba wyciszać imprezy za bardzo, tylko tam chyba powinien być suwak, żeby podgłosić. Tak, tak, jest. Jest teraz 80% na... Teraz będzie lepiej. Przez to nie zauważyłem, kto wygrał. Negan, Dawidel, prawda? Dawidel. Negan wygrał. Jeden, bardzo ładnie. Dobrze. Zgłosiłem troszkę, czy moglibyście mi potwierdzić, czy słychać trochę lepiej na czacie, na streamie? Jeszcze, może zaczekajmy, aż walkę się przyczyni. O, spoko. Tomek słyszy, no ale Tomek ma telewizor za 7000, więc... O, faktycznie, trochę lepiej. No teraz już tak, Tomek. Teraz już każdy wie. Teraz już, no już. Teraz będzie musiał zamykać okno na wieczór. Ale to już nie jest nasz problem. Turniej Tekena się zaczął, panowie. Zobaczymy, czy... O, właśnie, to nas zmienił na Kinga, tak? Mamy szybką zmianę. Tak, tak, tak. Może zmienić po przegranej, jak rozumiem, tak? Z tego, co widać, to chyba jest main to Nasara, tak więc na pewno zobaczymy rozwój troszeczkę walki. Mapet, dziwię się, że nie rozpoznajesz, kto komentuje. Znamy się tyle lat. Komentuje z tej strony... Kto? Cox i reszta. Delikatne połki. O, ładnie, ładna kara. Z tego co widzę, to Dawidel jest w bardzo dobrej formie. Ło, co za otwarcie. Oj, oj, co za zamknięcie. Oj, drajwik niestety nie siadł. To już chyba się połkiem zakończy, prawda? Tak, tak właśnie się spodziewałem. Dobry bagdasz na początku rundy. No to Nasar ma wiele do nadrobienia tak naprawdę. Zobaczymy, czy się wykaże. No jak na razie 4 rundy muszą być. 4 rundy muszą być. Tak. O, moonsault. I przejście będzie wysoki damage. No to wciąż może być za mało. Chociaż wygląda obiecująco. Tutaj próba baitowania. Ładne sidestepy, ale niestety to za mało. Tak, Megan odpowiedział, że to jest ten combo. Ojoj, oj, tam jest follow-up, bardzo ładnie. No jest, mapecie, jest, widzimy właśnie to już od praktycznie dwóch rund. No, ostatnia szansa dla Tonasara. Zobaczymy, czy będę na tym sklep użyty. Musi zaadaptować, jeżeli chce to wyciągnąć. Albo nigdy. No i 2-0 dla Dawida. Bardzo ładnie, gratulujemy. Bardzo dobra pierwsza gra, delikatna rozgrzewka. Czyli tak, pierwszą grę mamy za sobą, tak? Mam kilka gier na koncie przeciwko Dawideli i podkreślam, że widzę, że jest w bardzo dobrej formie. Czyli rozumiem, że teraz nasza administracja Tekken Poland zapisuje wyniki, a my szukamy następnych zawodników, tak? Czy jest jeszcze jedna gra? Tak, do gry. Musimy zobaczyć, kogo mamy do gry. Dobrze. Bardzo. Asaselon, mógłbyś ściszyć mikrofon, bo chyba u ciebie twardo piszczy. Tak, jest lekki pisk faktycznie słyszalny, delikatny. Bardzo piszczy. Jak ten, to może zmienić kurde na okulary. Nie. Ale nie słychać na streamie, mi się wydaje. Czy mógłbyś test zrobić... przyciszyć mikrofon na chwilę. Tak, tak, mapecie. Szukamy następnych. Prawdopodobnie następny będzie Azazel i Zalera, jeżeli się zgłoszą, jeżeli nie macie nic przeciwko. Miejmy to już za sobą, tak? No, mnie nie słychać na streamie.
Musisz włączyć w ustawieniach imprezy, że zezwalaj na ten głos. Ale musimy coś zrobić, panowie, z tym piszczym, bo on jest nie do wytrzymania na streamie. Tak. Przegłos się robi. Jan mi, tak, możecie pokierować tam Asaselona, a my w tym czasie wyrzucimy Dawida i Tonsara. O, chłopaki już wychodzą, dobrze. Tonsar też był. Czyli to nie jest od ciebie. Coś lepiej się dzieje, a na przykład teraz no teraz nie słychać pisków, ale też nie słychać i ciebie. Jest to jakieś rozwiązanie. Tonsarowi już dziękujemy. Bardzo dobra gra. No i teraz możemy... Ale nie słychać tego pisku, bo pisk był naprawdę... Ja mam tutaj stream, nie słychać. Stream włączony. Prawda. I pisk był okrutny. Poczekajcie chwilę, bo patrzę teraz na rozpiskę, tak? Możemy Azazela i Zalerę zaprosić, tak? Może być? Oni chyba są... Zapraszamy Azazela i Zalerę. Tak. Tylko coś się chyba... Nie mogę wejść na invite. Dlaczego? Bo masz autoskip włączony. Autoskip. To niedobrze. Dobra. Invite. Nie chciałbym być stronniczy, ale no, dla ludzi, którzy nie znają Zalery, jest to człowiek, na którego warto zwrócić uwagę, bo jest jednym z faworytów, moim zdaniem, naszego turnieju. Także już go szukamy. A teraz słychać lepiej? Tak, wydaje się, że tak. Tak. Na pewno nie piszczy. Dobra, bo ja to przełączyłem sobie na kamerę. Spoko. To, ale znowu słychać całego streama, po raz trzy razy teraz. Powiedzcie mi proszę, Azazel... Ja wiem. Pasowałoby, żebyś wyłączył tego dźwięk ze streama. No już wyłączyłem, ale... Zalera już grał. Na streamie nie słychać, nie? Okej. Okay. To teraz jest lepiej, dużo lepiej. Bardzo was muszę przeprosić na chwilę. Zawsze zezwalaj. Mam zawsze zezwalaj na udostępnianie głosu, czyli tutaj powinno u mnie być dobrze. Czyli na głównym streamie musi być nadane, że jakoś musi być udostępniony mój głos. A to tego ja nie wiem. Ja musiałem tylko tą opcję przełączyć i teraz mnie słychać. Dobra, panowie, skupmy się na chwilę. Dobra, ogarniemy się potem. To znaczy, co kogo rozumiesz przez to, że Valera już grał? To nie ja napisałem, tylko napisał ktoś na czacie, na streamie, że Zalera już grał. Dobra. Bo walki poza streamem raczej nie mogło się odbyć. A Spiecha grał? Spiecha i Marswi. To jest jeden z bardzo zawodników, nie? Dobrze, szukamy Spiechy. Witamy Master Race u nas na skromnych progach PS4. Marswi i Spiecha. Już szukamy. Spiecha jest offline. Spróbujemy go znaleźć na liście niżej. No i tutaj na Discordzie tam można wywoływać ludzi. Trzeba pisać na Discordzie i wywoływać ludzi po prostu na tym tabie TWT, nie? To na TWT. Że na przykład piszemy, że na tam na tej zakładce, gdzie oni są, że te osoby chodźcie na streama i wysyłamy zaproszenia, tak? Chwilkę cierpliwości. Jest wszystko w porządku. Na streamie? Tak. Aha. No, Chyba. Trzeba ludzi się zapytać, czy słychać. Czekaj, ja już to sprawdzę. Mógłbyś coś powiedzieć teraz? No, mam nadzieję, że mnie słychać na streamie, bo tak to gadam sam do siebie. Tak, słychać cię na streamie, jest wszystko w porządku. Aha, no to w porządku. Spiecha, tak? Rozumiem, że powinien zagrać teraz Marswi, ale Spiechy nie potrafię znaleźć na liście użytkowników, znajomych. O Boże, a ja gram z Kicking Machine, to ja też muszę zagrać. Jest Szabla, jest Steven Seagal Feng. Na szczęście jesteś już w pokoju, tak więc nie będzie większego problemu. Chłopaki, gdzie jest Spiecha na liście? Asasel, jakbyś mógł go zaprosić, może ty go masz. Bo jego przeciwnik już jest, tak? Ale zawsze panowie można zaprosić do imprezy i w ten sposób go później zaprosić. Tak.
Tylko że tutaj niestety nie mam nikogo o ksywie Spiecha. Skarletina, spółki. Dlatego ja podkreślam, że powinni dobra, ci wysyłać... Dobra, Spiecha już skończył, napisał na Discordzie, dobra. To daj, powiem tak, do jednego streama ja teraz będę walczył z Kicking Machine, bo w sumie wstrzymuję kolejkę. Kicking Machine, ale, tak? Ale czyli... To znaczy odbywają się walki poza streamem? Tak, no bo to musi iść, musimy patrzeć na challenge. A, na dobra, czaję. Żeby, aha, na czyli... wygranych patrzymy, streamujemy na wygranych, ale wiadomo, że pierwsza runda no to musi... Czyli tak? Słowem wytłumaczenia, Asselon, my teraz robimy pulsy, tak? Słucham? My teraz robimy tę fazę grupową, tak? Tak, no to jest pierwsza runda, po prostu będziemy się tylko skupiać na drabince wygranych, nie? Dobra. Dobrze, rozumiem. Czyli ja już myślałem, że my robimy drabinkę wygranych. Rozumiem teraz wszystko. Chwilkę, już piszę. Czyli Martwiego musimy wyrzucić i Killer Machine, tak? Zaprosić, rozumiem. Zapraszamy Martwi, ale niestety tak. Jeszcze nie nadszedł twój czas, ale szukamy Kicking Machine. Tak, żebyśmy puścili i potem trzeba te... Tak. Martwi jeszcze swoim Edim będzie miał 5 minut. Dobra, i teraz główna osoba, właśnie bo ta, która stworzyła pokój, ty musisz zaprosić, ja ci podyktuję te... Mogę ci przekopiować wiadomość na Discord. Wysyłajcie mu pisemną formę, bo to potem jest ciężko tak. Znaleźć. Tak, będzie szybciej. Tak, to ja już ci Koks wysyłam PSN Kicking Machine, nie? Gdzie? W jakiej formie? Na Discordzie, w wiadomości prywatnej, tak? W prywatnej. Tu jest Bewko, o jest, dobra. Okej, widzę, możemy jechać z tematem, już zapraszam, sekunda. Invite players. Wyszukiwanie. I już wpisujemy. Kicking. Dobra, a ja mu napiszę, że wchodzimy na stream. Machine 9. Marsz mi wrócił. Zaraz to naprawimy, spokojnie. Kicking Machine jest. Poszło za pro. I już tutaj się zajmujemy na chwilę Marswim. Przepraszamy cię Marswi, ale przyjdzie twoje 5 minut. Tak, mam taką nadzieję. Tutaj cię mam Asselon na czacie, a my chcemy jeszcze na chwilę wejść na TWT General. Jest i Kicking Machine. Możemy zaczynać, jeśli panowie zgodzą. Możemy zaczynać, dobra. Koks, mógłbyś ustąpić miejsca Asselonowi? Oczywiście. Marski chyba się uparł. Ja to na chwilę się wyciszę, nie? Nie ma problemu. Skup się jak najbardziej nad walką. I powodzenia ci życzę. Europy, nie? Jakby nie patrzeć, tak? Bardzo dobrze. Powodzenia Asselon. Kiki Machin również, że nie mogę być stronniczy. A Marsfi to no... No jest lekki chaos, jak widać na załączonym obrazku, ale myślę, że powolutku, małymi krokami będziemy to nadrabiać. Ja też organizowałem kiedyś turnieje za czasów liceum, Tekken 3, Tekken 5. Wspominałeś, prawda? I nigdy nie szło to tak, jak powinno. To jest normalne. Im więcej chaosu, to znaczy, że przynajmniej coś się dzieje. Że jest... Że no jest dobrze, prawo, Dolus. Ludzie chcą brać udział. No dobrze, no to poczekajcie panowie, to ja mam pytanko. Obserwuję tutaj na Channelogu tą całą drabinkę, tak? I widzę, że tutaj powoli walki lecą, a my tylko streamujemy ich część, tak? Tych, którzy jeszcze... Tak, dobrze. Tak, bo właśnie o to chodziło w mojej rozmowie z Asselonem, że to na razie jest faza grupowa. Dobrze. Do konkretnego turnieju top 8 dojdziemy i po rozstrzygnięciu tego. I po prostu trzeba nadwyżkę ludzi przejść. Jakich sobie użytkowników złapiemy, to tutaj będziemy streamować, rozumiem. I to tak. Się będzie powoli, to już, bo już widzę, że się powoli układa. Tak. Załapiemy, to będzie streamowana. Tak, już widzę, że
Faktycznie. No dobrze, bo to ja też byłem troszeczkę skonfuzowany, nie wiedziałem dokładnie na czym to polega, ale no tak. Warto wyjaśnić takie rzeczy. No to też powoli zaczyna się klorować drabinka, tak, że będziemy mieli, moi drodzy. Coraz bliżej finału. Bardzo, bardzo Legacy Battle. Bardzo, bardzo pachnie Tekken 3. Ciekawe, czy możemy zasugerować się rankami jednak tutaj różnica między Mighty Rulerem a Tekken God? Jest bardzo mała różnica, bo Tekken God i Ruler to nie jest tak dużo. Ale jednak perfekt. Oj! No ja oglądam przez streama jeszcze troszeczkę do tyłu, tak więc... Bardzo ładnie, no jednak Assassin miał rację, żeby się wypiszyć. Assassin troszkę się rozproszył, zakładam, że Kicking Machine był rozgrzany, a Assassin jednak z nami tutaj komentował i może potrzebuje trochę więcej czasu. Ma jeszcze ma kilka rund na prawda. Ale Kicking Machine nie odpuszcza, bardzo, bardzo dobry blowcard. Oj, oj. Oj. Bardzo wysoki launcher, prawda? No tak, ale może jednak multi-pars nie na tego przeciwnika. Chociaż gratulacje za odwagę. Tak. Ja mówię to ci z przyszłości, a Assassin zaczął oddawać ciosy. Chociaż to może być za mało. Ale zdecydowanie jest za mało. Pierwsza runda dla Kicking Machine. Bardzo dobra gra. 3-0. Co prawda, że ale może Assassin teraz się obudzi. Może to właśnie było mu potrzebne, by osiągnąć zwycięstwo w tym turnieju. No podobno pierwsza krew zawsze budzi. Tak. To prawda. Dobrze. Zobaczymy, czy będzie zmiana, czy dalej zobaczymy tych samych zawodników. No, to będzie w dużej mierze zależało od Assassina, tak? To de facto według tych reguł on ma prawo do zmiany. No, zobaczymy. A mógłbyś to właśnie wytłumaczyć, jak to jest dokładnie? Czy... Tak, według tego, co czytałem pobieżnie, osoba, która przegra pierwszą grę, może zmienić postać, ale nie może zmienić mapy. W sensie, tak, mapę chyba może zmienić wygrany, o ile się nie mylę. Nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w błąd, ale pewnie są ludzie, którzy bardziej to ogarniają. Także zapraszamy do czata. Warto takie rzeczy wytłumaczyć, bo nie każdy oglądający streama może wiedzieć, chociaż na pewno są tu ludzie bardziej obeznani w tym. Prawda. Ale ja też do końca nie kumam tych rzeczy, tak więc no... No słuchaj, Dulsie, to jest nasz pierwszy turniej taki troszkę z większą widownią, bo całych 9 widzów obserwuje tego streama, więc... Teraz mnie skrępowałeś troszeczkę, bo ja nigdy nie obserwowałem 9 ludzi naraz. Przed taką publiką występować, rozumiem, że do miliona jeszcze trochę, ale no ale zobaczymy. To są pierwsze kroki. Tak, dokładnie. Właśnie to chciałem powiedzieć. Właśnie do tego piję, że tutaj jednak są początki. Jak będzie dalej, to zobaczymy. Ładny początek by Assassin. Pięknie. O, widać, że Assassin zaczął grać bezpieczniej. Bezpieczniej, odzyskał troszeczkę skupienie. Tak. Bardzo ładnie, klasyczny obrót nieblokowanym ciosem Kinga. Kicking Machine też zmienił troszeczkę taktykę. Stara się wyczuć przeciwnika bardziej. Może to będzie jego błąd. Nie wiem właśnie, czy to procentuje dla niego. Tak. Bo wystawia się na mixupy Assassina, które też troszeczkę bolą. Prawda. Daje mu duże pole do tego, by mógł się rozkręcić, że tak to powiem, kolokwialnie. Bardzo ładnie, bardzo ładny atak. No i tu jest złe miejsce, bo tu Assassinem nie chce być, pomiędzy porangiem a ścianą. Oj tak. I dwa, proszę bardzo, drodzy Państwo. Zaczyna się. Oznaki życia od Assassina. Tak jest. Nie żebym w to wierzył, ale może karma wraca. Dlaczego Kiki Machine tak bardzo zmienił taktykę?
Zdecydowanie widać tutaj odmienne podejście. Ładnie, bardzo ładnie Asaselon, czyli jednak mamy 1-1, drodzy Państwo. Bardzo dobrze wyszedł z tej sytuacji. Czyli wygląda na to, że Asaselon nieprędko wróci do nas na stream, by pokomentować. 1-1. Co dalej? Pytanie, czy Kicking Machine teraz zmieni swoją postać? Ma do tego prawo. Ma do tego prawo, ale ja myślę, że ktoś o nicku Kicking Machine raczej jest przywiązany do tej konkretnej postaci. Ciężko by było uwierzyć w to, że wybierze na przykład Steve'a, prawda? Jednak Nix obowiązuje. Ale jednak byłoby to zaskoczenie. Byłoby. No dobrze, zobaczmy co się stanie. Tymczasem bardzo miło wszystkich powitać ponownie. Widać, że nasze grono odbiorców wzrosło do 10 użytkowników. Pewnie w tym i my, ale... Witamy ekstra osobę. Tak jest. Rozumiem, że gdyby komentował to na przykład stary wyjadacz komentatorski Łyniek, byłoby nas znacznie więcej, no ale musimy zadowolić się tym, co mamy, tak? Ja dalej podkreślam, że wysłałem zaproszenie do Harady, ale jeszcze mi nie odpisał. Chyba, że jest już wśród nas pod jakimś ukrytym nickiem i o tym nie wiemy. To jest ta 10. osoba, która doszła do nas do streamu. Prawda, prawda. Może tak być. Dobra. Szansa na low pary, niewykorzystana przez Kinga. Ale dobry pan, jeszcze nie widziałem żadnego... Prawda. Nie zmarnował tej sytuacji. Czternaście osób, witamy na czacie. A, rozkręcamy się powoli. Prawda. Coraz bliżej finałów. 1-0 dla Asaselona. Bardzo piękny panisz. Widamy znaki życia jednego Asaselon, który nas nie zawodzi. Obudził się, to prawda. Teraz już idzie na noże. Ale nigdy nie... Poranga nigdy nie można skreślać. Ani lekcjoważyć tym bardziej. Bardzo, zwłaszcza przy ścianie. Jest bardzo explosive damage, tak więc on może wyciągnąć bardzo dużo z każdej sytuacji. Jak widać zresztą na załączonym obrazku. Widzieliśmy właśnie to w tej rundzie, prawda. Stup. No widzisz. Wchodzą, wychodzą. Nie są do końca przekonani. Zapewne wszyscy czekają na najlepsze gry, których mam nadzieję doświadczymy na dzisiejszym streamie. Najlepszych zawodników, największych wyjadaczy Tekena. Ja mówię, ja mam nadzieję, że pojawią się nowi faworyci na tym turnieju, że ten turniej zmieni troszeczkę metę ustawienia, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Dlatego Dorus musimy... Musimy nadzorować tą listę, by wychwytywać najlepsze mecze. Mamy naprawdę bardzo dużo dobrych graczy, którzy też nie mają dużo exposure zrobionego. Tak więc mam nadzieję, że ten turniej troszeczkę pozmienia nam ustawienia. Może też i zachęci ich trochę, żeby się jednak... 3-1 dla Killing Machine. Bardzo dobra gra. Niestety, ale... było to trochę za mało. Niestety. Ale poczekaj. Killing Machine. Tak? Dobra. Zapraszamy Asaselona na imprę, a tymczasem szukamy następnego meczu, tak? Tutaj widzę, że już drabinka się układa. To może martwi, bo bardzo... No, już jestem z powrotem. Bardzo dobrze. Jedną walkę wygrałem z Prime. Bardzo dobrze, druga walka była bardzo, tak. Bardzo dobra. Nie, był bardzo dobry kombak. Potem już po prostu źle człowiek wstawał i już Nie, było widać, że Kicking Machine zmieniał taktykę z walki na walkę. Jednak widać, tak. że człowiek ma bardzo, bardzo duże doświadczenie. A i tam słyszałem, rozmawialiście z tym, że przegrany zawsze ma do wyboru. Albo może zmienić planszę, albo zawodnika.
Albo, albo, tak, to jest, tak. Powiedz mi teraz, Assassin, jeśli możesz, poczekajcie chwilę, bo Martwi teraz jest w brakecie Loser Bracket i on czeka teraz na kogoś, tak? Loser Bracket już w ogóle tak naprawdę nie streamujemy, nie? Rozumiem. Loser Bracket to już może grać cały czas, po prostu oni już grają, nie? Rozumiem, czyli Kicking Machine... O, proponuję zaprosić Kicking Machina jeszcze raz, jeśli nie będzie miał nic przeciwko. No nie, bo dwa razy to samo, to chyba nie. Ale będzie miał do wyboru między Remixem a Janmi, więc zakładam, że to mógłby być... Ja proponowałbym Remixa. A to będzie zależało od tego, czy... Jeszcze ze mnie emocje nie zeszły. Damy ci chwilę, żebyś ochłonął. Dobrze, nie wiem, to... Nie wiem jak ten, jeśli mogę cokolwiek wybrać, ja bym bardzo proponował Kicking Machine na Remixa. Byłby to bardzo, bardzo ciekawy mecz. Tak, bo to by była walka dwóch orangów, taka bratobójcza walka. Dobrze, spróbujemy w takim razie zaprosić Remixa, który teraz jest w rozpisce z Janmi. Może ich obu najpierw zaprosimy, tak? Ja muszę zrobić ze dwóch dosłownie na kilka minut. Wybaczcie, nie ma problemu. Janmi, ty oglądasz... Stream, z tego co widziałem, udzielasz się tutaj na czacie. Assassin, ten autoskip troszkę przeszkadza mi w zapraszaniu nowych graczy. Sorry, poczekaj, bo właśnie kurde... Nie szkodzi, tylko mówię, że ta opcja jest troszkę... Dobrze, spróbujemy zaprosić w takim bądź razie Remixa i Janmi. Nie, no autoskip to właśnie dobrze działa, nie? Bo wtedy oni od razu szybko mogą wejść, nie? Dobra, tylko teraz... Poczekaj, ja muszę też spojrzeć na tą tabelkę, jeszcze przekleję... Na tym głównym kanale na Discordzie, bo tam głównie to tam, żeby się działo na tym TWT General, nie? O kurczę, ja tutaj jeszcze mam teraz mecz z Zalerą. Wydaje mi się, że ten turniej długo nie potrwa. Nie mów hop. Dobra, szukamy dalej, w takim bądź razie. Janmi, nie wiem czy on czasem nie... Remix, nie wiem czy ty jesteś z nami na czacie. Janmi. O, tutaj już ładnie już poszło. Pierwsza runda praktycznie jest rozegrana. Remix, jakbyś mógł chwilę poczekać, spróbujemy Janmiego dodać, tak? Zobaczę, czy mam go na liście. Online go nie ma. Tutaj Winiu wczoraj bardzo dużo osób pododawał, więc mam nadzieję, że on gdzieś tutaj na liście jednak jest. No to tutaj z wygranych tutaj ja widzę, to na stream to albo idzie Azazel i Kryntor, albo idzie Charlie i Davidel, tak? Bo na razie te walki są rozegrane, tak? A Saselonie... I Remix do nas dołączył, więc on ma do rozegrania grę. Remix z Janmi, tak? Tak, jakbyś mi mógł podać jego Janmiego nika z PlayStation, żebym mógł go dodać, bo nie mam go na liście użytkownika Tekken Poland. Ja myślę, że w ogóle taki podział obowiązków byłby bardzo dobry. Że Asetelon zająłbyś się tym bardziej, bo jesteś tym obeznany, a poza tym... Tak, nie wiem, czy ja mam też Janmiego tutaj znajomych, ale zaraz tak. Już sobie przepisuję. A najlepiej by było właśnie, będzie taka sytuacja, że nikt nie zna konkretnego gracza, żeby ktoś podesłał pisemną formę jego nika. Już właśnie się odezwał, już go dodajemy. No, najlepiej to będziemy pisać po prostu na tym TVT General, kto idzie na stream, a reszta was już, niech po prostu wszyscy już nie grają, tak? My się skupiamy już tylko na tej górnej części tabeli, nie? O, pozdrawiamy oczywiście Remix, jak najbardziej. Remixie, musisz dać chwilkę czasu, już ja na niego zapraszamy. Invite. Wyszukiwanie. I to jest tak. Tak, potem następną walkę już dajemy na przykład, nie wiem, Azazelowi i Kryntorowi możemy poczekać, żeby poczekali i damy na streama, żeby już napisać. To by też nie był głupi pomysł, żeby przygotowywać tych ludzi właśnie, że on będą zaraz grać. Tak, już piszę, nie? Dobra. Bardzo dobrze. Ja jestem Asasel, tak, bardzo ci dziękujemy za to. To jednak usprawni troszkę naszą zabawę.
choć nie wiem, czy można to nazwać zabawą, to są bardzo poważne rzeczy. Te walki tutaj są bardzo intensywne. Widać, że chłopaki dają z siebie wszystko. Jakim cudem Zalera dołączył? Bo Zalera teraz ze mną będzie grał, ale no muszę tutaj się też czymś zająć, tak? Dobra. Witamy Zalera. Czyli co? Dobra, ja już napisałem, żeby jak coś, mam nadzieję, że oni nie zaczęli grać Kryntą za Zazelem, bo oni będą następni na streamie. A nie remix z Jamni? Raczej najpierw remix z Jamni, a potem tam. Dobra, dobra, okej, okay, tak. Tabeli, nie, bo to już tam będą czy finał, tak? Bardzo dobrze, czyli koleruje nam się system. Bardzo mi tak. Tak, bo mówię, musimy patrzeć na tą główną tabelkę. Tam już nam interesuje ta dolna tabelka, przegrani to niech grają. Zobaczymy. Rozumiem. Jeszcze jak potem przy końcu, na przykład jak będzie. Czyli z tego co zrozumiałem, następna walka jesteś ty kontra Zalera, a Hotelon kontra Zalera, tak? Nie. Teraz remix gra z ty. No to Zalera musi wyjść. No to przepraszamy Zalerę, ale ja wierzę, że do nas wrócisz. Dobra. Zalera, czy, nie wiem, czy ty nas słyszysz? Nie, no to... O, słyszy chyba, dobra. Dobra. Tak, jest. Wchodzi Jamni. Teraz Jamni niech wejdzie, a następna walka już ustawiona na streamie będzie Azazel kontra... Rozumiem. Krynko. Dobrze, bardzo dobrze. Klaruje nam się system i mam nadzieję, że będzie to coraz, coraz płynniej szło. Na to wygląda. Wyszukujemy tego Jamniego. No i jest. Jamni, nie mogłeś wejść, dlatego że Zalera wszedł w kolejkę, wiesz, bo troszkę mamy lekką dezorganizację, ale już wszystko powoli ogarniamy, także zapraszamy. Właśnie poszło zapro. Czekamy na następnych użytkowników tej jakże pięknej gry zwanej Tekken 7 TWT 2022. Ja jestem w ogóle w szoku, że jeszcze żadnej Lucky Clawy nie było. Bardzo bym prosił, byś nie wywołał Wilka z lasu. No tutaj oni już zagrali, nie ty. Oni już zagrali tutaj z Kryntorem. Kryntor przegrał i mówi, że teraz by chciał na streamie. No, no nie można tak, no już grali, nie? No, dokładnie. Według dokładnie. Mnie ja to podejmuję decyzję, że już mecz był zagrany, tak? Właściwie. Zdajemy się całkowicie na twoje ten. Dobrze, że właśnie, żeby się zachowała pojedynczo tym osoba, żeby nie było kucharek sześć w jednej kuchni. Skoro tak zadecydowałeś, całkowicie zdajemy się na twoją opinię. Prawda. I wciąż czekamy na Jamni, któremu zaproszenie już wysłaliśmy. Zapraszamy Jamni. Jak na razie całe... Ile mamy osób na streamie? 17? 17 osób czeka na ciebie. Tak. Byłoby smutne, gdyby oddać tą walkę walkowerem, prawda? Dlatego uzbrójmy się jeszcze chwilę w cierpliwości. Pytanie do Asaselona. Czy mamy jakiś limit czasu, że ktoś się nie zgłosi na streama? Jamni YouTube, ja dalej czekam na zapro. Jamni, poszło zaproszenie do ciebie, Jamni 21, tak? Dwukrotnie poszło. Wcześniej mogłeś nie... Chyba, że ma zablokowane właśnie przyjmowanie zaproszeń, bo poszło dwa razy na pewno. Ewentualnie możemy dodać do imprezy i wtedy zaprosić przez imprezę. Dobrze, chwilę. Tak też zrobimy w takim razie. Bo ja też miałem kiedyś ten problem z tym, że miałem zablokowane połączenia, nawet nie wiedziałem, że miałem tak zablokowane. I naprawdę nie widać, czy cokolwiek dochodzi. Rozumiem. Nigdy nie robiłem tego ręcznie, a zrobiło mi się to jakoś samo po update'cie konsoli. Żaden system nie jest idealny. Już wysyłamy zapro na imprezę.
Właśnie przesyłam. Zobaczymy. Niektórych graczy nie można dodać z powodu ich ustawień. Asaselon... Czyli Jamni ma wyłączone powiadomienia... Tak, zaproszenia. Nie dostajesz żadnych zaproszeń. To może być problem. Wypadałoby to zmienić jednak przed startowaniem w turnieju, ale no cóż, wyszło jak wyszło. Remix, nie wiem czy mnie słyszysz, Janmi, ty też, ale będziesz musiał chwilę się uzbroić w cierpliwość, chyba zresztą tak jak my wszyscy. Janmi, musiał jakbyś zmienić to w ustawieniach faktycznie, że jednak jesteś bardziej otwartą osobą i jednak te zaproszenia będą do ciebie dochodzić. Musisz wejść do ustawień profilu, gdzie tam ustawiasz wiadomości, powiadomienia, coś takiego musisz dać na wszystkie. No szkoda panowie, że tracimy czas na takie właściwie technikalia, zamiast oglądać gry, ale czasami i tak jest, no. Koks, obudź się. No nie śpię, już od piątej nie śpię, Remix. Nie, bo stream musi być przygotowany już następny, że dwa od razu, rozumiesz, że ten, jeden i drugi. Nie tak. Nie byli przygotowani i teraz jest to wszystko. Dobra, zaraz spojrzymy na tabelkę. Jeżeli oni teraz nie, to dawaj innych, no, jak oni się obudzą, no. Właśnie dlatego jeszcze raz pytam, czy Asaselon robimy jakiś limit czasu, że ktoś się nie stawia, to... Ale, nie... Poczekaj, to wywołamy, a na jeszcze trzeba się z nim skontaktować. Niech grają poza streamem wtedy, bo to musi jakoś płynąć. Remix, możemy cię przeprosić w takim bądź razie na chwilę, wyjdziesz, a przytrzymiemy tą grę na następnego streama, spróbujemy zaprosić kogoś, kto jest gotowy. No właśnie o to chodzi, no bo... I napisać trzeba napisać szybko do Janiego na tym, na Discordzie. Niech on sobie to przestawi i wtedy będzie na końcu druga walka, następna. Janmi, to nie jest tak, że nie potrafimy ogarnąć. Zaproszenia do ciebie łącznie na imprezę, jak i na streama, i na grę poszły. Niestety wyskoczył komunikat, że jest zablokowane. To ty masz wyłączone powiadomienia, tak więc to nie jest nasz problem, to jest twój problem troszeczkę. No niestety, troszkę tutaj... Tak, dobrze. W normalnych warunkach mógłbyś zostać wyeliminowany z turnieju. Tylko przez twoje ustawienie. Spokojnie. No, znaczy spokojnie. Zobaczmy listę. Napisałem jeszcze do niego na priv, dajemy tam, nie wiem, 2-3 minuty, żeby wyjaśnił jak sytuacja, bo jak nie to kogoś innego, bo teraz właśnie wstrzymałem ten bracket winnersów, żeby to za długo nie trwało. Prawda, nie możemy też zbyt długo czekać, bo jednak nie jesteśmy na tym streamie sami. Są tu inni ludzie, którzy oglądają i chcą oglądać gry, a nie słuchać nas na przykład, nie? Co oczywiście rozumiem i szanuję. Czekaj, mam nawet odpowiedź. Słucha tego w ustawieniach PS5, czyli... No nie wiadomo. To jest w ustawieniach profilu, to na pewno, tyle mogę mu podpowiedzieć. Powiadomienia, wiadomości, taka sekcja. Tak, to tam gdzieś powinno być. Remix, nie wiem czy mnie słyszysz, ale fajnie, że jeszcze z nami jesteś w party, może faktycznie damy im chwilkę, ja sobie za ten czas... Chyba trzeba zmienić partę, bo tak? Nie wiem czy ja mi do taktu ogarnię szybko, bo pierwszy raz do tego podchodzi, tak? Dlatego mówię, puśćmy inną walkę, a oni przyjdą na to następni. Może... Kogo możemy zaprosić następnego? O! Wywaliło streama. W sensie, pokój. Już tworzę na nowo. No dobrze, jeszcze raz. Mógłbyś stworzyć jednego slota więcej, żeby mnie zaprosić, bo ja widzę walki z opóźnieniem. Tak. Na 5. Robi się. No i dobrze, i z tego braketa widzę, że jest Azazel, Kryntor, Charlie, Davidel. Ale Kryntor już zagrali tam. Rozumiem. Jeszcze nie wpisał, ale rozumiem. Chyba zagrali z tego co ten, bo chciałem zaprosić na streama, ale nie dało rady, bo już zagrali, tak? Nie ma problemu. Po prostu trochę się spóźnić, chcę, żeby im powiedzieć, że... Mister Snoop mówi zaproście, ale w sensie... O, jest nie, i spiecha! Nie, to musi przejść przez Asaselona. Jeśli Asaselon... Raczej, jak tam macie w tej tabelce winnersów, bo ja dopiero teraz otworzyłem. Widzę, tak. No jest, tak jak mówisz, Azazel z Kryntorem pewnie nie zostali jeszcze zaktualizowani. Oni już zagrali, więc dobrze. Już ta walka poszła. Charlie albo Davidel mamy, albo Krawy, albo Gda Funky Man, tak? To jest nasz zagraniczny gość. Może spróbujemy Charlie'ego z Davidelem, chociaż oni obydwaj oczywiście są offline, ale już ich tutaj szukamy. Charlie, jest, mam Charlie'ego i mam Davidela. Okej. Dobrze, już przeskakuję.
Ram już tu widzę, że zagrał. Także Ram już odkłada. Może oni zagrali, żeby poczekali może jeszcze tamci. Czy dla was zaproszenie doszło? Oni już grają, oni już grają, także już tej walki nie będzie. Na dobrze, rozumiem, czyli szukamy następnej, nie ma problemu, okej. Okay. Czyli następna z tego brakietu, to już chyba ostatnia tam została. Krawy? Krawy już właśnie wpisał wynik. Krawy dobra. Właśnie wpisał wynik, no za późno napisałem, żeby się wstrzymali. Ale nie szkodzi, Kicking Machine jak rozumiem, tak? Jest gdzieś tam następny. Kicking Machine teraz i Jamni i Remix po prostu no, muszą zagrać, no. Dobrze. Oni wstrzymują tutaj ten. Tutaj jest Zalerom tak naprawdę. Mam nadzieję, że Jamiemu udało się to zrobić. Bo też trzymamy za to kciuki jak najbardziej. Dobra, to powiem wam tak, bo zanim tam do tego wszystkiego chyba dojdzie, to możecie teraz to z Luzersu wziąć Marswi albo Demagog albo Snoopa. Tak, tutaj podasz mi na Discordzie niki, Assassin, bardzo bym cię prosił, pójdzie sprawniej. Masz tego już masz chyba, bo bym miał zaproszenie. Tak, Jemka dasz temat, nie dasz, tylko podkreślić temat. Albo Snoop jeszcze jest i Snoop, ale nie wiem czy oni już zagrali. Ci co wyniku nie podali, no to Marsfi i Demagog, dobrze. MK-Demagog, tak? No. Tak, Demagog, o jest. Bo tam u góry sytuacja i tak, oni już zagrali. Dobrze, rozumiem. To jedziemy. Zaproszenia poszły. A co, Salon, dołączasz do pokoju, bo nie będziesz widział walki? No, daj mi za to. Czy już dostałem? Remix, nie wiem czy mnie słyszysz, ale to ja nie dodaję zaproszenia z konta Cox, tylko z konta Tekken Poland. Także jakby Jan mi mógł przyjąć zaproszenie z Tekken Poland, byłoby nam łatwiej się połączyć. No dobrze, a tymczasem bardzo miło wszystkich widzieć, słyszeć i czuć. Remix, jednak mnie słyszysz, to dobrze, dobrze. No to jak mamy jakąś komunikację, bardzo dobrze. No już sprawdzam Remix, dajcie chwilę. Tak, jest i akceptuję. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Cieszę się, że... Czyli jakie wieści? Jan mi jest aktywny. Myślę, że możemy go zaprosić. Z kim on tam miał grać? Z Remixem, tak? Jako iż te osoby, które ty, Assassin, nie przeklinaj, Janmi, nie ma potrzeby. Namaściłem tego na M i Demagoga, ale oni nie przyjęli zaproszenia, więc Remix, no dokładnie Remix, masz rację. Już was zapraszam. Już jest Remix i Janmi. Bardzo proszę, poszły zaproszenia. Super. Czyli powolutku się klaruje. Ciekawe, czy uda nam się złapać na streama jakąś finałową walkę z tego. Chyba powinno, prawda? No, tylko że na razie oni tam już odegrali, jak ten. Na razie jeszcze. Ojej. Nic nie szkodzi. Jeszcze nic straconego do luz. No, zobaczymy, bo zawsze Demagog może mieć jakieś obiekty, jeśli chodzi o to. No Jan mi wysłałem mu już zaproszenie i Remixowi, tak, i oni teraz grają, dlatego weszli, bo ani Demagog, ani Marswi nie przyjęli zaproszenia, więc dlaczego Jan mi wyszedł? Trzeba ich przepuścić, nie? Jan mi, zapraszamy! Nie ma się co krępować. Remix już czeka w każdym bądź razie, także możemy zaraz zacząć następną grę. Było połączenie i faktycznie widziałem 5 kresek u niego, więc powinno być ok. Było bardzo dobre połączenie. Tak. A, bardzo mi miło, Janmi. Jeżeli to chodziło o mnie.
Bardzo spoko. No panowie, bo od ostatniej walki na streamie minęło chyba już 20 minut. Chciałbym to podkreślić. Tak, tak. Nie wiem, czy ja mi wyłączy. Znowu ten sam problem. No ale był przed chwileczką. Był, był. A i wyszedł znowu? Tak. Był, był i się zmył niestety. Nie wiem, czy jest to jakieś zagranie taktyczne, czy o co chodzi? A Maryna, no nic ci na to nie poradzę. Ja to robię po raz pierwszy, próbujemy ogarnąć bardzo wiele meczy naraz. Niestety ta organizacja jest jaka jest. Teraz miał grać Jamni z remiksem, ale widzisz, Jamni wszedł, wyszedł. O. Jest Jamni, dobra, przepuśćmy ich. Tak. Asasaro, przepuśćmy ich od razu. Asasaro. Nie wcisnąłem nie ten przycisk. R1, nic się nie dzieje, Remix, spokojnie. Remix, naciśnij R1, zaraz to przełączymy i startujemy z grą. Nie ma co zamulać. Wszyscy wiemy, jak to się gra i wszyscy wiemy, jak wyglądają lobby. Nie ten przycisk, bo pad się wyłączył od tego czekania. Nie szkodzi, Remix. Remix, skipnij sobie na R1. O, no i tyle. Jeżeli tak zapytam, wy w ogóle gdzie ma... R1 do luz. Na Discordzie, który kanał jest ten? Ja mam ustawione autopsy. Który kanał? Tam jest kilka kanałów i tam już teraz jest. Tam ten jeden jest tam kanał TWT Streams. I tam musimy pisać ludzie, którzy na stream. Czyli teraz TWT na streamie i już teraz tak, musimy tak wymyślić następny, tak? Mam nadzieję, że jeszcze braki Twinersów, zobaczymy, bo oni już zagrali, teraz wyniki są wpisane i trzeba patrzeć na ten braki Twinersów i również Losersów, bo może trzeba będzie puścić coś jeszcze z Losersów. Nie mam nic przeciwko, zakładam, że wszyscy nie mają. Chętnie możemy, im więcej meczy, tym lepiej, tak? Ja bardzo się cieszę z tego powodu, że zaczynamy kolejną walkę. Mam nadzieję, że po tak długim czasie panowie dadzą nam bardzo dobry pokaz. Tak jest. I że widzowie się nie znudzili za bardzo. Ja w ten czas zdążyłem sobie zapalić, więc w sumie... Ja myślę, że mamy grono bardzo dedykowanych fanów, tak więc raczej... Tak. A poza tym nasz komentarz rządzi, tak więc... No, podtrzymujemy całą tą atmosferę, tak? Jakby nie patrzeć, a przerwa na siku zawsze się przyda. Życzymy powodzenia obydwu panom. Niech wygra lepszy. Niech wygra Tekken. Ale mamy planszę bez ścian. Ja myślę, że dla obydwu postaci jest to troszeczkę... No, urozmaici tą walkę, bo obydwie postaci mają bardzo dobre ściany. Tutaj będzie jednak więcej przestrzeni do... No, jakbym to nazwał oryginalnym Tekkenem. Tak jest. Pierwsze części, przypominamy, były bez ścian, więc... Już mieliśmy próbę szybkiego... Nie zapominaj, że Remix jest w oryginalnym Tekken 3. Bardzo ładnie. No duch Tekkena 3 nie ginie, zwłaszcza w porangu nigdy. Backlash prosto na twarz, bardzo dobrze. Ale mamy dropa. Grać na PC-cie, gdzie dobry jest, bardzo dobry jest ten napis. A jak na razie panowie bardzo się próbują nawzajem. Tak, nie tutaj ranga to na pewno nie jest tak. No, tak jak powiedziałeś, skoro gra bardziej na PC-cie, to tutaj ma taką lekkutką razie. Ale liczy się doświadczenie. Zawsze liczy się doświadczenie. Ja widzę, że panowie się próbują lidami po bloku, sprawdzają swoje reakcje. Tu jednak Jamni uskutecznił ostateczny atak i zgarnął pierwszą rundę. Nie, no zgarnął Remix. A, przepraszam, tak. Jestem też na czacie troszkę. Próbuję... ustalić następną walkę. Tak, tak. Ja tutaj zerkam. Dawideli mówi, że nie ma przeciwnika. Potwierdziłem mu, że mam go na oku. Już patrzymy na... Bardzo ładny klip.
widzę, panowie się bardzo, bardzo testują. Nie ma grubych launcherów, nie ma ten. Od razu widać taki widać dobrego skilla. O, jak tylko to powiedziałem prosto komendatora, ja mi wybił, ale mamy drop. I ciągłą presję. Piękne oki, bardzo dobrze. Widać, że jedna Grenik wspólnie tego pierwsza walka. No, prawda, z niejednego pieca już jadł, jak to mówią, prawda? Panowie sobie nie odpuszczają do końca, jest napięcie, mamy jeden dla jednego. Piękny bejcik, testowanie się jabami. To chyba jednak będzie runda remixa. Mamy jeden z pierwszych dużych lączów. Dobre, tak. Bardzo dobre oki. Tak zwany remix special. Remix special. 50-50 remix. Tak jest. Dobrze, pierwsza gra. I jest 1-0 dla remixa. Asaselon, tam poskipujmy na szybko. Zobaczymy, czy zobaczymy zmianę od Jamiego, czy dalej Nie, raczej Jamie mi się wydaje, że będzie się trzymał na pisach. Jest wierny, mówisz? Z tego co wiem, to każdy ma kieszonkową Katarinę, tak więc wiesz, nigdy nie wiadomo. Najgorzej, kieszonkowa Katarina. No muszę wam powiedzieć, że jak na taki event bardzo ciężko jest kontrolować i rozpiskę, i czat na Discordzie. Spokojnie, ale trochę, tylko że nie wstrzymaliśmy tych walk na Winnerca na początku, tylko spin poszedł taki minus, ale dobra, no teraz... No. Nadzieję, ja dalej podkreślę. Chyba mnie słychać na streamie. Wszelkie opóźnienia są zawsze, no nie powiem, nieważne jak dobry jest plan, nigdy tego nie przeskoczy. Prawda, ważne, prawda. Że idzie, że jesteśmy do przodu i zmierzamy coraz większymi krokami do turnieju. Także następne, z tego co widzę w brakecie, wolne miejsca ma Kicking Machine, Davidel, Kryntor i Demagog, tak? Zgadza się? Więc tutaj mamy jakieś pole do wybrania sobie następnej gry. Tak, to już ja bym, gdybym mógł was prosić, to żeby już wybrać tych dwóch uczestników i dać im znać, że w przeciągu tam 10 minut już będą tam. Nie ma problemu z tym, że widzę, że na razie Davideli jest bez przeciwnika, Kryntor bez przeciwnika i Demagog ma... To moim zdaniem Kryntor i Davideli już mają przeciwników. Jeżeli możemy tak zrobić, to... Tak, tak, tak. Poczekajmy, zobacz, ja tutaj nadzoruję. Aha, to tutaj może być, już widzę. A zatem Charlie mogą być następni na streamie pakietu Winnersu. Mamy zmianę stroju od Jamiego. Zobaczymy, czy to będzie klucz, którego potrzebuje. I proszę państwa, kolejny remix special. KO. Round 2. Fight. No, chyba kreuje nam się tutaj wygramy, ale jak tylko to powiedziałem, mamy launch. Jednak wybrał oki, które wszyscy nie wyszły. Spiecha, nie wiem czy mnie słyszysz, ja was wszystkich bardzo przepraszam, ale nie jestem w stanie ogarniać dwóch czatów, w sensie tego czatu ze streama niestety nie ogarniam, tylko widzę wiadomości, które wyskakują na chwilę. A patrzę tutaj bardziej głównie na Discorda, na TWT General, tak? Zaryzykował ślizgiem i niestety nie. Dalej dwie dla remiksa. Czyżby nie było, nie szykuje się nam tutaj żaden zwrot akcji? Zobaczymy, to jest ta runda, w której powinien być zwrot akcji. Tak. Ale jak na razie remiks ostro kontroluje. Widzę, jeszcze chyba Zalera czeka. Okej. Nie ma za dużo doświadczenia na Horanga, ale bardzo, bardzo dzielna walka. Asaselu, jak bym cię mógł prosić wybrać następnych dwóch, bo tutaj na czacie jest jednak, no... Czy Charlie zaczął za Zazelem? Czyli dobrze. Asaselon kontra Zalera, tak? Nie, ja mówię teraz, żeby na streama, na następną walkę puścić Charlie i Azazel, tylko nie wiem, czy dobra. Oni już nie zaczęli. Ciężko.
Dlatego warto, wiesz, przed końcem poprzedniej walki wysłać im ten hamulec taki, żeby poczekajcie. Ja napisałem im na Discordzie, ale poczekajcie, poczekajcie, przygotujcie się na streama, nie? Żeby, wiesz, już w trakcie poprzedniej walki było tak naprawdę. Ja kurde, pomógłbym wam, ale ja nie mam za dużo doświadczenia, jeśli chodzi o te wszystkie czaty, dla mnie to jest... Widzę, że tutaj jest Snoop, już skończył walkę, czyli tam w drabince przegranych już ktoś może też wejść na streama, tak? Bo został podany wynik i tak samo Krawy też skończył walkę, trzeba szybko spojrzeć na tabelkę. Właśnie na nią lukam. Dobrze. A ja wyjdę tutaj z tego lobby i tak na razie i ja zagram już z Alerą, żeby puścić tam drabinkę na dole. No ale to nie możesz zagrać na streamie? Z Alerą? No nie, no na streamie chcemy bardziej tych wygranych. Nie, ja już byłem na streamie. Rozumiem. Czyli kogo mamy zaprosić? Właśnie próbuję to ustalić na Discordzie. Jeszcze chyba Demagog nie uaktywnił tabelki. Wiem, że wynik tam Mr. Snoop, ten Guitar Man już jest. Ten wynik, czyli ta następna walka. A Demagog pisze do mnie, że mamy zaprosić Asasela i Zalerę. No i wszystko jest załatwione, ja w to mówię to chwila. No to mogę jeszcze zagrać i jeszcze nie wiem, tam jest, tutaj był, szykuje się pojedynek jeszcze, remix Kicking Machine też widzę. Dobra, czyli napisz oni do... się wstrzymają. Trzeba napisać do nich, żeby się przygotowali na następną walkę. No dobra, żeby wiedzieli, no to wcześniej, żeby nie zaczęli. Dobra, to Zalera i wchodzimy, no. Dobrze, Zalera już zapraszamy, Zalera, tak, tak, zapraszamy. I Asaselowa. Poszły zaproszenia. Ja mam pytanie, to Zalera jest w drabince przegranych? Tak, tak, przegrał pierwszą walkę. Z? O kurczę, chyba z naszym jakimś chyba zagranicznym kolegą. Oj, ciekawe. Jeszcze raz tutaj skończyć. Dobra, panowie. Tak, Remix. Wychodzi na to, że ty, jak jeszcze nie grałeś z Kicking Machine, to tak, możemy was też tam gdzieś wrzucić zaraz. Mógłbyś się wstrzymać, Remix, kurde, przed grą i zagrać na streamie. Zaraz. Tak, Remix, poczekaj. Tak. Kicking Machine, if you hear me, you're going to play next with Remix, if you don't mind. You're going to be next, okay? We're gonna put you on stream, so could you hold off on the battle? Because we wanna have a good match, and you're both winners, so we have to put you on stream. That's exactly it. So can you hold off for the next battle, please? Stay patient and may the force be with you. Yes. We're handing out Harada blessings, so hold on for that. Praise Harada. 18 widzów widzę na streamie, pięknie. Ja ci mówię, że to jest wszystko zasługa tego profesjonalnego komentarza. Bez wątpienia. Po prostu lata streamingu robią jednak swoje i ta magnetyczna energia, tak, przyciąga. A Saselon jak zawsze musiał się wyłączyć, bo musiał się skoncentrować, tak więc... Oj tak. Życzymy mu powodzenia, bo to na pewno nie będzie łatwa walka. To jest bardzo ważne jednak, by się skupić, w szczególności jeżeli grasz przeciwko Lili, no to jest jednak taka postać, która potrafi zaskoczyć, tak? No i powodzenia dla Zary oczywiście, żebym nie był, nie chcę być stronniczy. Dokładnie. Remix, idź załapać troszkę powietrza i przygotuj się tam na następną, jak najbardziej, czekamy. No i jakoś to powoli idzie, myślę, że teraz pójdzie szybko. A, panowie, oczywiście nikt nie zaryzykował na początek, odejdźcie. Ale już... Pierwsze szlagi poszły. Już zaczyna się Lili mix-up. O, piękny sidestep. Sidestep pop kick. Dzisiaj z rana przeglądałem sobie ten nowy update. Lili podobno dostała nerfy. Znaczy wiele postaci dostało nerfy, ale Lili była jedną z tych takich... Podobno... Lili zawsze była bardzo solidnym zawodnikiem. Ma bardzo... W szczególności w rękach Zalery, prawda? Ma bardzo prosty game plan i bardzo skuteczne ciosy. Tak, przy tak skutecznych ciosach, no troszeczkę zasłużyła sobie na nerfy, bo bardzo łatwo i wygodnie się nią gra w porównaniu do niektórych postaci, którym trzeba jednak ułożyć. Charlie mówi, że dostała buffy. Buffy? No, nie wiem, nie A to bardzo was przepraszamy, nie chcieliśmy nikogo wprowadzić w błąd, po prostu
dużo zmian w tym ostatnim patchu i szybkie 2-0 dla Zalery. Raz Ocelon, this is your time. Teraz mamy zmianę planszy na Infinite, tak już nie ma już zagrożenia ścian. Mamy troszkę więcej do tego popisu. Oj, punish na Ali Hicks. No niestety, to jest kropka tego kroku. Jajajajajaj. No, latająca Lili. Drop? Aha, to nie był drop, to było Oki. Tu chyba jednak trzeba, nie można naciskać byle czego, na postać taką jak ona trzeba jednak grać według reguł, tak? No, jej reguł, bo ona... Jej reguł. Jednak Lili dyktuje cały tej sumaki. Właśnie, właśnie. Podobnie jak przy Master Raven. Tak, niektóre postacie narzucają to tempo i tu trzeba jednak... No dobrze, niech... Jeszcze nie był ten, nie mówimy, że Assassin odpadł. Jeszcze dajemy mu szansę. Nie, oczywiście, że nie. Tu się wszystko może zmienić w jednej chwili. Jeden nieblokowany cios, taki za cały pasek życia, może odmienić los tej gry. Trzymamy kciuki. A może jak zależy, przyciski odpadną, to i multi-chwyt dosiądzie? Może zaśnie na chwilę? Kto wie, może kto wie. Wszystko się może, wszystko się może stać w tym turnieju. To prawda. Spójrzmy na drabinkę w międzyczasie. Bardzo zainspirowało mnie to Oki Zalery. Jest to, no, raczej było to intencjonalne, nie śmiem wątpić, ale było bardzo interesujące. I skuteczne przede wszystkim, tak? Skuteczne. To trzeba powiedzieć, że jednak tutaj nie było odpowiedniej reakcji na tego typu zagranie. Bo nawet gdyby Asusalon wstawał, to te kolanka jest tak głęboki mid, że mogłyby go też odbić troszeczkę. I mogłyby go sfloatować. Każda Lili tak robi, ale nie każda Lili to Zalera. Ja to zagranie widziałem pierwszy raz. Bo umieściłem go centralnie za plecami, że mógł go dobić praktycznie za darmo. Nie? A gdyby wstawał, kolanka też zadziałałyby. Bardzo możliwe. Zobaczmy, jak to się zacznie. A, od razu atak. Ale Assassin nie odpuszcza, nie odpuszcza. Oj, mogło się to bardzo źle skończyć. Oj, to jest niestety karalne. Ali Kicks nie sprawdzają się niestety dla Assassina. O proszę, tutaj jednak Harada moment, tak? Dobrze widzę? Tak, Harada moment, mamy pierwszy na liczniku. KO. 1-0 dla Zalera. Niestety, trzeba jednak się... Ali Kicks znowu zostaną spaniszowane. Tak, powściągliwość w tym wypadku na pewno byłaby na korzyść Assassina. Ja mam wrażenie, że Assassin gra troszeczkę na pamięć, a jednak w takim przeciwniku jak Zalera nie możesz tego robić. Musisz być elastyczny, prawda? Musisz być elastyczny. Oj. Ale chyba dropik mały. Ale następny drop. Jednak chyba nerwy... Nerwy dają się te... Znać zależy. Nie, tutaj jednak konsekwentnie... Nie ma się co oszukiwać. Zalera na pewno wie, obydwoje wiedzą co robić. Aczkolwiek Zalera... No ale jest to jednak turniej. No, ja myślę, że mało jest osób, którym turniej nie, jednak nie daje się w... Tak. Jest to jednak inne doświadczenie niż grać sobie po koleżeńsku nawet te turnieje. Tu jednak jest jednak lekka presja. Po koleżeńsku czy nawet rankedy, które są dużo bardziej wymagające. Stresogenne. Prawda. Dobrze, mamy to już za sobą. Możemy zapraszamy Assassina z powrotem. Niech skomentuje nam troszeczkę tą walkę. Tak. Siadaj tutaj do nas i opowiedz jak było. I zapraszamy Remixa i Kicking Machine Cox, gdyby mógłbyś się Tak. Remix, o ile już się dotlenił, pewnie słyszy nas na streamie, więc zapraszamy go. Ale na idź Discordzie. Spokojnie, Assassina. Było bardzo dobrze. Bardzo dzielny efekt.
kicking machine. If you're hearing this, could you get ready for the next battle, please? Get ready for the next battle. Dobrze, to już Cieremiksie zapraszamy i Kikinga też. Dobrze, no to Remix już poszedł, a Kicking Machine muszę go wpisać jeszcze raz niestety. O, ja nawet już nie pamiętam. Czy on ma... Tak, tak, ja też właśnie dlatego się zastanawiam, czy on ma taki sam nick na PlayStation, jak ma na... Gdzie to tutaj poszło? Już patrzymy. Jeśli... Wiem, że Remix raczej nie zmieni postaci. Ciekawe, czy Kicking Machine też nie zmieni, bo to będzie bardzo ciekawa walka. Mirror Match, Quarank, Quarank. Zawsze warto oglądnięcie. Remix, jeżeli mnie słyszysz, możesz mi wysłać tutaj na w Tekenie, na lobby, nazwę tego Kicking Machine dokładnie, bo nie mogę go znaleźć znajomym, wiesz? Przyspieszyłoby to trochę. W tym czasie ja też go poszukam, popróbuję tutaj. Tak, więc jeśli skoro będziemy mieć te same postacie, szanse będą takie same, wszystko nie sprowadzało się tylko do technik, które gracze posiedli. Zobaczymy może jeden... Na pewno ktoś coś wyciągnie z tej walki pozytywnego. No dobrze, ja muszę znaleźć ksywę, nazwę Kicking Machine, ponieważ niestety nigdzie mi się nie zapisała w historii, a nie mam go na liście znajomych tego konta. No to jest już inny lobby, tak więc nie ma tego w historii nawet. Tak. Ja osobiście lubię czasem grać, popatrzeć na walkę tych postaci, których ja gram. Zawsze się można nowych zagrywek nauczyć, nowych setupów. Remix, jesteś, przepraszam cię na chwilę, Dulusie, Remix, jesteś na tym, bo mi znika z tego czatu, wiesz, który... O! Kicking Machine. Okej, okay, już zapraszam, okej. Okay. 9. Kicking Machine, your invitation is on the way. If you could respond to it quickly, we could get started. No i jest, oczywiście już zapraszamy. Poszło zaproszenie. Invite is on the way, so yeah. Kurde, też bym założył jakąś kawkę. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś poszedł sobie zrobić. Nie mam, skończyłam się kawa. O. O, bardzo dobrze. I jesteśmy. To... Tutaj już mecz może się zacząć, a ja w tym czasie zerknę na... No longer... We can start the battle right now. Asacelon, we need you to push the button. It's all about pushing the buttons, right? Yeah. Who's faster, the better. Exactly. Maybe not in Tekken, but still. Okay, czyli my tutaj mamy Remixa i Kicking Machine, right? Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo podsydeksowany przed tą walką. Więc tak, powiedzcie mi tylko, bo krawy tutaj czeka i w zależności od tego, czy Remix, czy Kicking Machine wygrają, możemy od razu startować z krawym? Tak, tylko napisz do krawego, tak, żeby się tak, przygotował, tak. Że ten. Ale to co, krawy będzie grał z wygranym tej walki? Według tej rozpiski wydaje się, że tak. A to krawy wygrał? O, bardzo dobrze. Pozdrowienia dla krawego przy okazji. Jeżeli jest z nami tutaj na czacie, jeżeli nie, no również. Już piszę na Discordzie, zobaczymy, co odpowie. No dobra, już jestem, ale jeszcze idę zapalić. Już tylko będziemy streamować Loser Final Bracket, Final, tak? Jest tu przegranych, tak? Aha, tak, czyli to jest streamu skupiamy już się tylko na winnersach, nie?
Dobrze, nie ma problemu, czyli mówisz, że loser bracket final, tak? Loser bracket you can play, yeah? Play till the till dies. Yeah, till die. Only the final of the loser bracket. A Sasselon, to jak będziesz palił, to weź tam, bo ja widzę, że ta tabelka mi się na dojo, na tym channelingu nie update'uje zbyt szybko. Dobra. Dobra. Nie mamy dropa, pojechał do ściany i mamy wall breaka. Tak, Dawidzie, jeszcze nie ma finałów, ale tam już się powoli to wszystko układa. Remix ma trzy arapady, jest pomiędzy kwarą, gdzie ma ścianą. No nie jest to sytuacja, w której każdy z nas chciałby się znaleźć. Kolejny Skyrocket. No, Kiki Mafin jest naprawdę na pali. Ale Remix nie odpuszcza. Tak, widać respekt pomiędzy panami. Ale jednak Remix nie zatrzymał. Bardzo szybko zaczynało brakować życia i znowu jest... A, low pery, bardzo ładnie. Dobrze. Kurde, to ja i tak mam opóźnienie tutaj, ale to widzę. To jest dużo low pery cztery. Albo nogi Juanaga są tak szybkie, że twój telewizor nie wyrabia. Też jest możliwe. Uj, Wolfla. Kicking Machine 3-0. This outing by Kicking Machine was actually very nice. We got two Skyrockets, plenty of wall splat. That was full control of the match. Good footwork. True. Good footwork. Very fancy footwork. Okay, so we're ready to start another match, right? Remix. Zobaczymy, może Remix zmieni postać. Oj, Asaselon musiałby nacisnąć R1, żeby to skipnąć, tak? Asaselon, jeśli mnie słyszysz, naciśnij. O, jest, okej, okay, dobrze. Dobrze, że jest z nami. Pewnie tylko duchem i dymem, ale... Zobaczymy inną postać w wykonaniu Remixa. Albo znowu dwóch Wanagów wejdzie do baru. Gdzieś słyszałem taki kawał. Tylko tam jeszcze był chyba rabin. I ktoś w tle śpiewał 1, 2, 3. Nie wywołuj śmieciarki, proszę. No ja słyszałem, że Remix posiada poker Lucky Chloe, tak więc to jest wszystko możliwe. Mam tutaj informację właśnie od Spiechy. Spiecha się bardzo zdenerwował. Bardzo cię przepraszam, ale to też Asaselon bardziej tutaj ogarnia, kto z kim, co i jak, Demagog. Patrzę na ten bracket. Ale to co się stało, że nie był na streamie? Czeka na grę, wiesz, non-stop. I tutaj widzę, że faktycznie ktoś może nie zupdate'ował. To znaczy, warunek jest taki, no jeśli chcesz być na streamie, to czekaj. Jeśli chcesz zrobić poza streamem, no to nie musisz czekać. Ale fajnie by było, gdybyś poczekał, bo jednak ludzie chcą zobaczyć dobre walki. Ja myślę, tak, że... ja bym też chciał Spiechę zobaczyć na streamie. Bardzo cię przepraszam, jeżeli słyszysz, że cię tutaj nie dodaliśmy, ale próbujemy to naprawdę odgarnąć. Także proszę... Po chwilę cierpliwości, zaraz Asaselona do tego zaprzęgnę, żeby to tutaj poogarniał. To Asaselon powinien się dotlenić, daj mu troszeczkę odbywać, bo też... Tak. Odpadł, a bardzo się stara. Bardzo cię przepraszamy, Spiecha, nie denerwuj się. Ale nie jesteś jedyny. Bardzo dobre użycie Bullshit 2 w wykonaniu takich maszyn. Już widzimy to w drugiej walce. Tutaj jednak konsekwentnie ta technika działa. Może to jest jednak to, co brakuje Remixowi, bo jeszcze nie widziałem żadnego DF2 w jego wykonaniu. No niestety tutaj widać, że presja jest prawdziwa, tak. Jednak stały element gry ma Kicking Machine bardzo bardziej opanowany. Ale kto wie, walka jeszcze nie dobiegła końca. W
Nigdy nie wyloguj w poranga pytał. Dokładnie tak. Bardzo dobry remix. On z tego baru jeszcze nie wyszedł. I widzimy kolejny raz remix Splasha. Bardzo ładny. I mamy 1-1. Tak jak mówiłem, ta walka może być bardzo intensywna. Kikin Machine jednak bardzo się ośmielił trochę. Chyba ma wrażenie, że wyczuł przeciwnika. Ale remix nie pozostaje duży. Ostatnia szansa dla remixa. Jeszcze jedna walka, ale musiałby teraz wygrać 3 pod rząd. Tak, to da się zrobić, nieraz widzieliśmy tego typu zagrania. Oczywiście da się zrobić, zwłaszcza przy pomocy Choranga. Niestety jego przeciwnik również gra Choranga. I na pewno nie od wczoraj. To jest właśnie najtrudniejsze w mirrorach, prawda? Że wiesz, czego możesz się mniej więcej spodziewać po tej samej postaci. A poza tym z reguły, jeśli grasz jakąś postacią, to bardzo mało też na nią grasz, bo... Prawda. Jeśli masz swoje grono znajomych, to jednak... Często postacie są przypisane do gracza. I proszę, 2-2. Ładnie. Gratulacje Remix, dajesz są znaki życia. Jeszcze tylko jedna walka. Haha, dokładnie snu. Bardzo dawno nie widziałem tyle kopania na sekundę. Te nogi tutaj naprawdę pracują. Bardzo wyrównana walka. Dwie koreańskie modelki. Tak jest. O, na wymianę. Bardzo odważnie. 3-2. Very nice. Jakby to powiedział klasyk. I to już jest chyba tyle. Congratulations for Kicking Machine. Yep, that was a really good match. Okay, so... Nie, that match was awesome. Spiecha, jak rozumiem, ty chcesz grać następny, ale musimy tutaj kogoś dokoptować. Bardzo bym cię prosił o odrobinę pościągliwości. Możemy zagrać ten mecz. Nie wiem, czy Demagog mnie słyszy, ale musimy dokoptować spiesze zawodnika, tak? A z tego, co tutaj widzę... Remix z Demagogiem, dobrze. Tu jest pisany... Spiecha to Nasar, spiecha to Nasar. Tak, tam już jest rozegrany, po prostu tam był slotowany jeden mecz i dlatego on tyle czekał. No, już można to puścić, po prostu wynik nie był wpisany i... Ale rozumiem, że Spiecha i Tonasar teraz grają, tak czy nie? Czekaj, bo tu jest... Już ci mówię, kurczę, żeby się upewnić, kto wygrał z poprzedniego meczu. Tak? Teraz mi się zupdate'owało przed chwilą, wyskoczyło mi, że Spiecha i Tonasar i oni czekają przed Kryntorem, tak? Bardzo potrzebny, bo sobie nie radzimy. Dobrze. Już Spiecha gramy, spokojnie, już się zapraszam. Spiecha. Rozumiem, że masz ten sam nick? Wojciech Spiecha, tak? Spiecha, dobrze, poszło. I to Nasar. Niech będzie. To... A Sasalon, kogo tam na następny mecz przygotował? Halo? To Nasar. Halo, Sosna, tu ja wierzba, jak mnie słyszysz? Halo, Jarząbek? Jest to Nasar, proszę bardzo. Poszły zaproszenia, panowie, także zapraszamy do następnej rundy. Dwóch następnych odważnych wkracza na nasze dzisiejsze pole bitwy. Kicking Machine, Spiecha and Tonasan. They are next. Of course, if they going to accept the invitation, right? Zaproszenia w każdym bądź razie do następnych zawodników już poszły, ja w tym czasie zerknę na czata, co tam się dzieje, na Discordzie w sensie. Gdyby można było ustalić, kto będzie następny, nie? Żeby już ich przygotować. Tak. Dobra, już jest. Dobrze.
A nie, oni mówią co? Chodziło tylko o lekkie potwierdzenie, nie? Bo ja tego naprawdę nie ogarniam, nie? A na pewno nasi oglądający też byliby pewniejsi siebie, gdyby wiedzieli, że to będzie szło troszeczkę płynnie. Nie, no brak jak w miarę idzie, bo to tutaj po prostu jest, że na stream, no. Że zawsze dwa z przodu, ale że oni już zagrali wcześniej, to po prostu tylko zostało zamieszane. Rozumiem. No, zawsze się zdarzają. To nie da się inaczej. Nie jesteśmy. Ale tutaj dał na tym, że on już gra i teraz no aha. Najpierw tak ten, a teraz już widzę zdjęcie, że gra, to nie wiem. No to można skancelować tą walkę i po prostu wejść na streama. Jak już będzie grał normalnie, no to już gra normalnie. Dobrze, to powiedz mi, kto następny, bo widzę, że tutaj jest Remix i Demagog na przykład. Następni są w rozpisce. Remix, czy ty to potwierdzasz? Był przed chwilą. Jest jeszcze Dawidel i Zalera. Może być? Czy oni już grają? Ktoś wie? No to tak, jak tam ci grają... Dawaj Zalera i Dawidel. Tak jest. Dawidel i Zalera. Zalera już poszło, a Dawidela trzeba znaleźć, bo on chyba jest na offline. No właśnie to mnie dziwi, że ludzie wiedząc, że grają, biorą udział w turnieju, są na... Ale może zapominają o tym, mają ustawione i... Prawda, albo nie chcą, żeby im przeszkadzać. Tak, tak. Tak, może tak być. No jak wiadomo, wymaga to dużo skupienia, nie? Tak. W każdym bądź razie zaproszenie do Zalery i Dawidela już poszło. Na Discordzie również napisałem. Dawideli, Zalera, go. Bolo, go. YouTube, czy Dawid, Bolo, go. I ten, oni są gotowi na streama. Czy jesteście gotowi? Are you ready? Are you ready? Dokładnie. Nic innego mi się nie kojarzyło w tej sytuacji. No zobaczymy. Zaproszenia poszły. Grają już. Ok. Dzięki. No widzicie, no niestety tak to jest czasami, że ludzi... No i w końcu znowu tak wyszło. Tak. Ludzie są niecierpliwi, łakną krwi, a przez to niestety my i nasi widzowie musimy tutaj siedzieć i słuchać tych wypocin naszych no, wspaniałych. Później nie robią solo, tak więc przynajmniej tyle, nie? Prawda. Dobra, słuchajcie, z tego co widzę w drabince jest Krawy i Kicking Machine. Niech Charlie i ten drugi gościu, bo jest bardzo... Azazel. No, a zatem jest jego dziwny nick na tym, na challenge, żeby oni nie grali i Krawy i Kicking Machine, to są nasze przecież półfinały, tak? Wiecie co, Azazela i Charlie'ego już widziałem od dłuższego czasu. Kicking Machine, Krawy, if you can wait, we're gonna try to invite Azazel and Charlie first, because they were waiting along. And you're gonna be second button, and you wait as well, right? Tak, i żeby you wait as well, yeah, guys, and we put on the stream all the semifinals, yeah? Yep. Aczkolwiek Azazel, nie wiem czy to jest on, Azazel 32. Tak, to jest on, na 100% on, bo już pisze. Dobrze. Na blisko, że właśnie ma inny i Charlie, tak? Tak, i Charlie'ego na streama, jeżeli już śpiewa tam zakon. Zaproszenie wysłane i jest Charlie. Charlie, czyli zobaczymy na pewno pierwszego Gina, tak? Pierwszy dzień powiadasz. Łyniu właśnie napisał, że chciałby pokoje w komentarzu. Daj zapro pokoje w komentarzu. Dobra, już. Tak. Dobra. No, na imprezę mówisz. Łyniek, tak. Łyniek przyjdzie trochę rozładować te emocje, ponieważ dzisiaj emocje są bardzo duże i widać, że niektórzy po prostu dają upust swoim. Ale Łyniu tutaj zaraz załatwi sprawę. Następny po Haradzie, nie? Jak Harada skoro nie chce przyjść, to przynajmniej Łyniek. Tak. To nie jest tak, że musimy zadowolić się czymś mniejszym. Imperator Łyniek niejednokrotnie pokazywał swój kunszt w temacie, więc zapraszamy go i mam nadzieję, że to niedługo dołączy. Ale nic takiego nie mówię, ja to bardzo zadowolony z tego powodu. Również niczego nie chciałem sugerować. Zaproszenie poszło, więc może za chwilę usłyszymy. Jak coś, to może bardziej Łyniek przed Haradą, nie? O, ale to już kolejność jest.
Azazelowi i Charliemu właśnie wysłałem zaproszenie, ale widzę, że wysyłaj, chyba... Wysyłaj do Krawy i Kicking Machine. Kicking Machine, so you're next, ok? I'm sending invite. If they already play, because I thought already hold your horses, winner bracket, loser bracket can play all the time, yeah, but winner bracket you need to wait, yeah. We still want to put you on stream so for the people to see your fights, because there's something to see. But unfortunately there's all kinds of mix-ups, because everyone's rushing, everyone wants to do it already. So they're not waiting for the stream how they're supposed to. And they're doing the fights in the background all the time. So we set up somebody for the stream, and when the time comes, it's we already did the battle, and we have to call somebody else. And it's all the time like this. Azazel, I'm sorry. Azazel just said that he's ready to play, but Krawy. No, no to jak... Yes. No to oni nie grali, tak? No to znaczy, że oni nie grali, czyli Charlie... Kicking Machine, to zaprosz Krawego i tyle. Już. Yes, yes. Krawy, Azazel... Azazel to jest Polak? Nasz? Azazel, Charlie, naprawdę wielka prośba. Nie. Moglibyś, no, moglibyś ty poczekać. Kicking Machine, to teraz dajcie teraz zawodnika na Kicking Krawy już jest. Tak, jest. Krawy jest i Kicking Machine według rozpiski, wszystko się zgadza. A zatem, Charlie, prośba, gdybyście mogli poczekać i zrobić barkę na streamie. Tak, po poczekajcie walce, chwilę. Po tej walce... Can you wait for the stream, for the semifinals? You're going to be next, razu, ok? Po tej walce od razu was puścimy, tylko poczekajcie, ja was bardzo proszę. Yes, yes. Pozdrowienia dla Krawego, kurde. Tak, tak, Krawy by się mógł odezwać w sumie. Co tam? Żyjesz, Krawy? Krawy jest skupiony. Bo losers, if you reach the final, loser final as well, you wait for the stream. Yeah, we're going to invite you, so yeah. Final losersów też będzie streamowany, także jak dojdziecie szybciej niż tutaj, to czekajcie. No i słuchajcie, była tutaj mowa o tym, że zawodnicy są zestresowani i jest to jednak presja na turnieju, ale ja mam wrażenie, że ze względu na tą organizację my tutaj mamy jeszcze większą presję niż sami zawodnicy. Nie, no spokojnie, no jednak walki się rozgrywają, leci, tak, idzie. Mało streama poszło, tak, ale ogólnie turniej leci, to jest, tak? Ale pamiętajcie, że... Nasza walka została na razie wstrzymana, no może... Naszym ostatecznym golem jest turniej, tak więc z jednej strony im szybciej się to wszystko odbędzie, też jest plus, bo... Teraz już na nas czekają naprawdę dobre pojedynki, tak? Tak. Zagęszcza się. Teraz się już zagęszcza, tak? Mamy Forgotten Realm. Ciekawe, ciężko powiedzieć mi, kogo faworyzuje ta plansza. Myślę, że obydwie postacie mają dużo floor breaków. Ale myślę, że jednak chyba Chwarang wychodzi na ten... Wiesz, to zawsze zależy od tego, który z graczy będzie w stanie to lepiej wykorzystać, tak? Który się pierwszy otworzy. A nawet nie wiem, czy Chwarang ma jakiś rozbijający podłogę chwyt. Bo Lars na pewno chyba nie ma. Na pewno czy chyba? Zaraz się okaże. Zobaczymy 50-50. 50-50 mix-up. Dokładnie. Jedziemy. 50%, bo Chwarang chyba ma. Jeden. O, zaczynają się Lars shenanigans. Proszę. I był przed dwa. Jak już wspomniałem wcześniej, kicking... O tak. Kakatow z powietrza. I launcher. O, Skyrocket. To też pokisowy. I'm gonna call this kicking machine special from now on. Look at that damage. Oh, that's disgusting. Very good spacing control. I kolejny Skyrocket. My kicking machine. Say hello to my little foot. Jezu. The pressure was real. Round 3. Yeah, that was true pressure. Bardzo ładny panisz. Krawy będzie musiał coś zrobić na temat tej presji. No, troszeczkę.
Ale... Dziuba? Grałem nieraz z Krawunkiem. Wiem, że ma też kilka postaci w zanadrzu. Może zawsze grać Jackiem, może zawsze wziąć Leroya, może zawsze wziąć Liczkę. Ma teraz do tego pełne prawo, tak. Teraz jest jego moment, by zmienić postać. Zobaczymy. Troszeczkę gdyby uspokoił grę. Ja nie będę mu doradzał, którą postać wziąć, ale... Naturalnie. Nie od tego tutaj jesteśmy, tylko od dobrej zabawy, prawda? Dlatego wdajmy się na los. To jest całkowicie ten wybór zawodnika. Jesteście naszymi primadonnami, divami, tak więc róbcie to, co uważacie za stosowne. Ale grajcie. Ale grajcie jak najlepiej wedle swoich możliwości. Jakby jutro miała nie być. Jakby jutro miała nie być. Dzisiaj ostatni turniej Tekena we Wszechświecie. Tak. A jutro następny. A jutro następny. Nie wiem, czy jest z nami Łyniek. Wysłałem ci zaproszenie do loży szyderców. Zaproszenie, tak, bo właśnie już do mnie pisze, że... No wysłałem. Jest miejsce dla niego w sekcji komentatorskiej. W loży... Już na spokojnie, już tamty Azazel napisał, że oni będą czekać. Także następny stream będzie z nimi. Kto będzie następny, przepraszam? No następny będzie Azazel. A tak. I Charlie chyba, tak? O ile się nie mylę? Tak, Azazel tak, i Charlie, tak. Tak. Dobrze, jeszcze, Azazel Charlie. Wielka prośba do panów, moglibyście przygotować. Tak. Bo chcielibyśmy jak najszybciej po tej walce was wrzucić. Tak, tak. Będzie Azazel kontra... Czy będzie tu gdzie? Jednak Jax! Jacek wjechał na scenę. Miałem podejrzenie, bo troszeczkę musi uspokoić grę. Zobaczymy, czy sprawdzi się dla niego ten Jax. Ale jego Jax to nie jest... Tak, o tak. Nie jest łatwego. Bardzo dobry gra Jax. Dobre otwarcie. Też Mastery Duxu 2 jest niemałe u niego. Charlie, jest. You're next. I don't know if Azazel is Polish, but if you could wait for another... Yeah, Azazel, if you could wait for another battle... Yeah, you're next. On stream, right after this. Jednak Kicking Machine się wybronił. Ale było bardzo blisko. Gdyby nie drop krawego, byłoby ten, 1-0 dla niego. Prawda. Jednak nerwy. Jednak uspokojenie gry bardzo mu pomogło. Tak. O, nie wiem, czy to był dobry wybór. O, między bitka. I chyba będzie śmierć. Grupczu 2, pięknie. Jeśli drugi raz nie gra, to będzie śmierć. Pięknie. Tone of damage. Tone of damage. Not Horang or Lucky Chloe damage, but still. Gun damage. Gun damage. Trzyma go pod tą ścianą. One. Yes, the stress level is real. Oh, very nice. Very nice. Dropping. It's not just a game, it's Tekken, mate. Yeah, but Krabu is very, very great. Sweet. Konsekwentnie do przodu. Jest nadzieja, są oznaki życia. Bardzo, bardzo dobrze. That is all about respect, Azazel. Right. And good fun. And that's 2-0, right?
Yes. So Charlie and Azazel, I'm gonna invite you now. So. Once again, kicking machine superiority. Very nice. I gun like damage. Okay. Azazel first. But wait, Azazel. Yeah, Charlie, I know. Azazel, your nick. Tak, bo jakbym cię mógł prosić, Azazel, to. Bo tutaj jest, there is a lot of Azazels, you know? Give me a sec. First Charlie, then. Dobra, zaprosisz Charlie'ego, ja... tak. First Charlie. Iran FGC, right? Okay. Yeah, I got you, man. Done. It's done, ladies and gentlemen. Poszły invite. Czekamy. Iran Fighting Game Community, right? Oh, yeah, yeah. On chyba tam pisał, że gra chyba u kogoś na konsoli, czy coś takiego. Charlie Master, ty masz Charlie 666, tak? Tak, on ma go chyba Charlie. No to wysłałem zapro, ale wyślę jeszcze raz. Charlie 666XD, zaproś, go. No dobrze, mamy następną grę. Jak to wygląda na rozpisce? Charlie, właśnie poszło ci zapro, w sumie już drugie. A kto tam następny może być? A Salon? Jesteś? Już ci mówię, bo do Charlie'ego już zapro. PL, dobra, już wysyłam. Spokojnie, Charlie. Musimy obserwować loser bracket trochę, czy tam już się nie zbliżają do finału, tak? Bo to wiesz. No, teraz w tym momencie no, już jest drugi półfinał. Drugi półfinał. I walka na streamie no, będzie pewnie finał, albo finał z loser bracket, tak? Bo ta walka może pójść szybko, tak więc warto by było już przygotować następnych graczy, nie? Charlie, musisz mi wybaczyć, ale ja tego czata z transmisji nie obserwuję, tylko tego czata z Discorda, drabinkę na tym channelogu i tutaj, więc... Ale poszło. Spokojnie, nie masz co denerwować. Jest i Charlie, dokładnie. Tak, loser bracket nie gra po prostu cały czas. On nie gra cały czas, widzę, że tutaj wyniki no jeszcze nie są zaktualizowane. Więc po prostu wszystko jest w trakcie, tak? A my czekamy po prostu na drugi półfinał. Luczan już dołączył, także za chwilę zaczynamy. Tak jest. Przepraszam, tak. Już. No, jeśli moglibyście zacząć walkę, to jedziemy dalej. Czyli tutaj Kicking Machine, a w loser brakecie jest Krawy, a gra Demagog z Guida Funky Man. Tam musimy jeszcze poczekać, bo jeszcze wyniki nie są wpisane, więc musimy chwilę poczekać. Tak? Dobrze, dziękuję, to się... Zaczynamy. Tak, tak, to się zaraz tutaj wszystko wykluje samo. Ale chwileczkę, bo widzę, że jest Zalera, a po nim jest Krawy i oni obydwaj mają puste miejsca na slot. O co chodzi? Tak, to no tam będzie tutaj, że z drabinki wygranych. Aha, 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 tak, tak, tak. Wejście do finału i zostanie zawodnik wygrany. To nie będzie loser final?
Rozumiem, to się... Tak. Po prostu ten, który szedł w drabince wygranych, jeszcze najpierw przegrał pod sam koniec, no to będzie tam pewnie w finale. Jest dużo wyżej, nie? Dobra, dobra, Gareth. No to czekamy. Czyli co, losers final jest Zalera i ten? Nie, bo tu też może być tego. Jeszcze chyba tam nie, wyników nie widziałem. No, oni to tam zaraz pouzupełniają, ale Zalera i Krawy tam są gdzieś wysoko w drabince. Drugi półfinał, w którym zbierze się Charlie. Za Zazelem, z naszym zagranicznym... przyjacielem z... tak jest. Everybody best wishes for Zazel. No, exactly. And Iran FGC is playing... something different. Yeah, first Leo, first Jin. Very nice to see some diversity. Exactly. Let's see how it goes. Especially with the recent Leo buffs. Let's see what happens. Yeah. Very underrated character, but I think Leo has a full set of movements and stuff. Has a very good kit. So it could go very, very risky. Czyli jak na razie Charlie widzę tutaj wywołuje głównie presję. Ale Charlie ma bardzo dużo doświadczenia, jak chodzi o Gina. I kolejny ten tournament drop. Panowie się badają minami jak na razie. O, ładny ten. I mamy na razie klasycznego Tekena. O, falling leaf trap nie udał się. I mamy pierwszą rundę na Sariego. Ale jest mi poprawka. Jednak może być delikatny comeback. Może być. Już mamy połowę życia do tak. Tak więc teraz Charlie musi się bardzo poprawiać, żeby wyrywać tą rundę. Marnie to widzę. 1-1. To jest walka. KO. Round 4. Fight. Pałki. Dobrze jest. Tak, ta postać ma tak niestandardowe i nieprzewidywalne ruchy, że jeżeli nie miałeś z nią wcześniej styczności, możesz być niemiło zaskoczony. Proszę. Przede wszystkim nie jest faktorem na tej planszy, ale miałem mówić, że wedle algorytmu powinien wygrać teraz Leo i proszę Petrze. Bardzo mocno stroną Leo też jest walkery, ale to nie jest czynnikiem na tej klasy. Ja myślę, że... Że tutaj inny faktor przemówi. Inny faktor przemówi, ale zobaczymy. Zależnie od tego, kto wygra, to ja myślę, że jeśli panowie nie zmienią... Jednak. Nie zmienią postaci. Tutaj bardziej decydującym byłoby, wydaje mi się, zmiana planszy niż postaci, nie? Ale... Mówi, że jeśli zmienią postaci, to na pewno wezmą planszę ze ścianami, bo obydwie z tych postaci lśnią przy ścianie. A takie walkery jak Maleo, to chyba tylko Lars posiada... Mhm, ten gimmick. Mhm. No dobra, zobaczmy. Co ekspert, to ekspert, right? Nice expert play. Very expert. Dobra, Asasel, a my przygotowujemy kogo następnego? No tak naprawdę teraz tylko obserwujemy, teraz będzie tylko na streamie Losers Final, tak? No zobaczymy jak to tam z tymi wynikami tam będzie i poczekamy tutaj teraz na rozstrzygnięcie tej walki. Obręb jest inna. Dobrze, rozumiem. Widzę, że tutaj faktycznie Demagog czuwa nad drzewkiem Zalera. Następną walkę będzie grał przegrany tej walki plus tam ten, kto doszedł do finału, tak? Chyba tak. Raczej teraz po prostu mamy drugi półfinał. Aha, to jest drugi półfinał.
Tak, to jest drugi półfinał teraz zdejmuję. Bo żeby zaoszczędzić czasu, możemy zostawić tego gracza, który zobaczymy, teraz przegra. Zobaczymy, jak będzie teraz wyjdzie w loser brackets, nie? Bo który teraz przegra i po prostu mu doprosić do przeciwnika, nie? Będziemy musieli tak streamować finał, tak? Dobra, słuchajcie, bo ja tutaj widzę w rozpisce na loser bracket Zalera i Krentora i Demagog i Gui da Funky Man. Więc chyba Demagog Gui albo jak, Zalera Krentor. Jakby się utrzymali chwilę z grą. Tak, spróbuję to potwierdzić na czacie. Mamy zmianę na Steve'a. O, to bardzo ciekawe. O. Osobiście nigdy nie grałem na Steve'a Charlie'ego. Na Gina grałem, wiem, że jest bardzo ciężko. Nie, no Charlie ogólnie grałem z nim parę razy i naprawdę jego wartość postaci jest duży. Charlie jest bardzo, bardzo dobrym graczem, ale nigdy nie miałem okazji grać na jego Steve'a. To więc ciężko mi to kobiet powiedzieć. Ale Steve jak wiadomo, no kosz na przysianie. Ale to tak jak Koks mówiłeś, ja myślę, że tu bardziej się będzie liczyło jego znajomość Leo. Czy będzie wiedział, jak sobie poradzić z jego... Niestety, jest szybka presja. Bardzo szybka presja. Jak to się mówi, przynajmniej nie perfekt. No. Najgorsze jak właśnie jest taka runda. Chcę zrobić panisz i jedyną wnioskę, którą zrobisz w tej, ktoś ci jeszcze skontruje. Oj tak, to boli. Naprawdę boli. Widzę, że Lei Fang tutaj czuwa nad Zalerą. O, witamy Harada, moment numer 2. Ojoj, przegapiłem. Nam się rozjechali. Panowie, nie skleili się. No ale to widziałeś tego gicza? Właśnie niestety tutaj próbuję ogarnąć tutaj drzewko. Gra, to ten mecz tak, tak, pozostaje Demagog i Gui da Funky Man. Właśnie napisałem, zobaczymy. Ładnie go obskoczył. To, że oni nam szybko się rozegrają poza streamem, faza grupowa, to też ma swoje plusy, bo szybciej przyjdziemy do main eventu. Oj tak, nie ma tego złego, tak? Bo ja widzę, że to naprawdę się niektórym bardzo śpieszy do tego, żeby dać do tego miejsca. No to jest zrozumiałe. Jest zrozumiałe, jest. No ale tu nam umknęło. Charlie daje znaki życia. Uderzył, uspokoił trochę grę, już nie daje się nabierać na pewne rzeczy. Mamy mi tak dużo wpisał, że gram. Ok, widzę. Już to się nie odpędzi. I tutaj jest problem. Oj. I w ten sposób mamy zakończenie następnej walki. Dobra, Demagog pisze, żeby najpierw robić winnersów, tak? Potem loser. Exclusive for Azazel. Azazel? Tak, bo już tak poszło, nie? Okej. Azazel, by the way, very nice expert play. Nice. Nice expert. Okej, so next match is Kicking Machine and... Iran. A, Jurgen Charlie. Okej. Czy my zostawiamy, zapraszamy Kicking Machine, tak? Kicking Machine. Nie, Kicking Machine przegrał z kim? Nie, Kicking Machine wygrał, on jest teraz, tak? Następny. A, no czyli to jest Winners. Czyli Charlie tak. Musi wejść jednak, tak? Tak, Charlie musi wejść, a Iran FCG. Jest Kicking. Charlie przechodzi do belki przegrany. A jeszcze i tak, to nie odbiera mu szansy na tym, no? Gimme a sec, Kicking. Kicking Machine, you've already got an invitation, so if we could just use the old one, that would be very nice. And who's gonna be his opponent? Iran FCG, right? Tak. Tylko, że jeszcze wynik nie jest zaupdate'owany, ale już możesz do niego wysyłać zaproszenie.
You run F to G, you can come back to the room. Wygrał z Charlie, tak? Yes, but both of those players already have invitations. Could you use your old invitations to come in? Thank you very much. Iran FGC, could you come back, please? Yeah, Iran. Jak coś, to wyślij mu jeszcze raz. Je, tak, tak. Może nie ogląda streama, nie? Tak. Potem damy luzę brakie. Poszło. Could the legal FG, Iran FGC please stand up? Yeah, please stand up. Classy. Welcome back. Get ready for the next battle. No dobrze, to moi drodzy, zbliżamy się powoli do końca. Zaczyna się robić coraz ciekawiej, chociaż wszystkie mecze były wyjątkowe. Każdy z nas jest specjalny, tak? Ja myślę, że w tym tempie to gdzieś około 10 skończymy. Dobrze, że mam na drugą. Dobrze, że mam na czwartek. A za salon, czy mógłbyś? A za salonku? Halo? Halo, Sosna, tu ja wierzba, jak wysłyszysz? Halo? Nic, poczekamy jeszcze, że weźmie się. O! I już. Czyli faktycznie im bliżej finału, tym bardziej łatwo to ogarnąć. Także nie ma się co denerwować, moi mili. Yep. Please do a very, very great spectacle. You've both been very, very great so far, so I hope it's gonna be very nice. So far so good, like they say, right? So good, yeah. I think for both of those players it's gonna be knowledge checks, because Hwarang and Leo are very, very set up heavy characters. So if you don't have proper knowledge, you can be in a great disadvantage. Yes, we're gonna see how this is going to be. Shadow w pięciu, ponieważ no, mamy trzech komentatorów, tak wyszło w tym turnieju. Może w następnym mi ty się załapiesz. A potrzebujemy po prostu tyle miejsca, bo jeszcze dwie osoby muszą grać, tak? Na lobby. Także bez obaw, wszyscy jesteśmy specjalni. Unique Snowflake. Violet Systems, mamy ściany. Z takim walkery jak Maleo. Walka jest w trakcie, tak? Bo mnie rozłączyło niestety. Może być ciekawie. To jak cię rozłączyło, to nie ma streama, tak? Tak, nie ma streama. Guys, you need to... The game was disconnected for me, so we need to try again. Invite again. Ale to jest w ogóle taki problem, bo jest syncing i nic się nie dzieje. Tak, tak. Tak, fight in progress. Iran FGC, keep it machine. There's been some technical difficulties. The main host that is streaming got disconnected from the room. Could you hold off on the battle until he reconnects, please? Yeah, go. It's a little bit of a hassle, but unfortunately, it's not up to him. Azazel. Rejoin. Bo ty jesteś hostem, to czyli rozwaliło cały pokój, nie? Nie, pokój jest wciąż cały. W sensie widzę tutaj wszystkich w pokoju, tak? Fight in progress. Please wait until the fight is over. You need to... Nie ma, tu jest sinking cały czas. Sinking. Okay, so probably we're going to... Yeah, there is a sinking. So yeah, we're gonna restart the room real quick. But fight is in progress, so... Maybe I restart the game and start again? No, wait. Okay. Oh, okay. Let's try again.
I see you in room, Dolus R1. Bring it on. Oh. Iran FGC has left. Okay. Kicking machine, we're gonna try to invite him again, or maybe he can rejoin, because in the last game there was no problem, so maybe it's temporary. Give me a sec. Iran FGC. Okay. Zostawię was na dosłownie 10 minut. Okej. Okay. Yes, Azazel. Invitation was sent, so... Yep. Dobra, no to próbujemy to zrestartować. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Tego turnieju. Tak, tak, już niedługo. Zagraniczni gracze jednak zdetronizowali nas. Wiesz co, nie mów hop, tutaj jeszcze jest kilku kosiorków. Tak, ale tu drabinka wygranych jednak. Zdominowana, no faktycznie. Kicking Machine dał dobry pokaz. Iran też widzę, że tutaj jest miłym zaskoczeniem. Ale mamy w loser bracket jeszcze Zalerę, Kryntora, Demagoga. Oj tak, tu ja obstawiam, że tu jest duża szansa na dobry comeback. No a Marena Heroe też się zastanawiam, dlaczego niektórzy ludzie tutaj tak... no troszkę emocjonalnie podchodzą do tego wszystkiego, no. Nie jesteśmy profesjonalnym streamem, próbujemy tego po raz pierwszy właściwie. Ja na pewno w każdym bądź razie. Wydaje mi się, że nie ma co się spinać, tylko dobrze się bawić, no. Oj tak. Bardzo szybka pierwsza runda. Z dużym poświęceniem Kicking Machine. Ale skutecznie. Very nice. Round 3. Fight. Iran jednak będzie musiał dać siebie wszystko, żeby to wygrać, coś czuję. First game on Kicking Machine. Nice. Yeah, the wall was very dangerous. Asaselu, mój drogi, da rady troszkę podgłosić mikrofon? W sensie odrobinkę chociaż? Lekko cię słyszę jak przez mgłę. Tak, tak, ale teraz chyba tego nie słychać nawet, więc... Dolus, potrzebne by było jego R1. O, ładnie, tutaj jest autoskip, widzę, ustawiony. Ja tego autoskipa nie mogę zostawić, ponieważ utrudnia to zapraszanie zawodników. To jednak manual musi działać. Nie mogę zostawić, ponieważ utrudnia to zapraszanie zawodników.
No i jesteśmy, drodzy Państwo. No musiałby tutaj czymś zaskoczyć, bo trochę była jednostronna ta walka, faktycznie. A Marena będzie jeszcze lepiej, jeszcze finały. Czyli tak, widzę, że Zalera Krawego tutaj przeskoczył. Przegrany mecz od 35. Czyli o ile dobrze rozumiem, Iran będzie teraz z Demagogiem grał. Krawy przegrał z Zalerą, więc Zalera... No ciekawe jak to wyjdzie. Czy Demagog, czy Iran. Oczywiście, jeżeli teraz przegra. Ten damage. Ładna odpowiedź, ale drobną combo. Zmarnowany drive. A jednak wykorzystał. Ściana była bardzo, bardzo kosztowna dla Kinga. Ładnie, na milimetrze. Good to know him. Nie wyrwał się z rzutu. Very good game, guys. Thanks for the show. So kicking machine is going to the next round, right? Asasel to, czyli teraz tak. Kto z kim? Demagog z Zalerą? Dobrze widzę? Zalera czeka i teraz po prostu Demagog walczy z Iranem. Z kim? Tylko nie jest jeszcze wyjdzie. Aha, rozumiem. Bo... Iran spadł. Tak, Iran spadł. Napisałem na Discordzie, kto następny. Aha, Demagog musi wpisać Charlie'ego w drabinkę, bo Charlie chyba tam też chciał teraz, tak? Czy... A Sasel, czy to teraz nie ma być... Nie, to nie ma być do trzech. Czy jest do trzech teraz? To. W finale? Tak. Czyli gra maszyny i Irana się skończyła teraz już, tak? Ale nie, no... Tak, bo oni odpadli w półfinale, tak? Dobra. Oni odpadli w półfinale. To dlaczego Iran z Kicking Machine grają jeszcze raz? To jest do trzech teraz, tak? Jak rozumiem? Aktualizowana tabela.
Remix, potwierdzasz to, tak? Finał First to Three. Dobrze, okej, okay. Sorry. Ja wolę dopytać. Dzięki, Remix, że czuwasz. I tak samo będzie Loser Swine. Dobra. I w razie czego, jak podzielimy z tych Losers musi zresetować bracket. A tak, to reset bracketu to kojarzę, pewnie. Tak, 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 tak. Witam z powrotem. Dobrze. Tak, 2-0 dla Kicking Machine versus Iran. No, to jest ostatnia szansa dla Irana. Tak, żeby coś tam wymurzyć z tej gry. No żeby miejmy nadzieję. Zapewnić sobie miejsce w finale. Tak. No musi teraz jednak przełamać, trochę niestandardowo zacząć grać, bo Kicking Machine robi tu robota. Czyżby wyłaniał się faworyt? Powoli wygląda na to. Bardzo ładne punch pary. Ale jakieś oznaki życia są z tego co widzę. Tak, tak. Tutaj faktycznie reakcja ma bardzo dobra. Tylko ta egzekucja tej reszty ładnie. No ale widać, że Kicking Machine też wie, jak się zachować na Leo. Prawda. Jeszcze raz. Warto zrobić to drugi raz. O, niestety nie uda. Daj się nie uda. 1-1. No ten licznik po stronie Kicking Machine jednak kurde wskazuje, że raczej nie przegrał ani jednej chyba jeszcze raz. No to wygląda, ale niedługo to się może odmienić, zobaczymy. Bardzo ładny mecz. Ściana nie trafił, ale jest. Power Crash Cancel. Ciekawa opcja. To jest to zmiana chyba z sezonu drugiego, jeśli nie mylę. Myślisz? Bardzo możliwe. Pamiętam, że czasy to był bardzo, bardzo pozytywna rzecz dla Horanga. Użyteczna opcja, nie powiem. Tak. Potrzebował czegoś takiego. To znaczy, no, dużo ludzi narzeka na Horanga, że ma duży damage i tak dalej, ale jednak... Jednak gra Horangiem na dobrym poziomie wymaga skilla, wymaga synergii. A dużo jego zagrań można też przerwać niektórymi rzeczami, dlatego dobry power crash też nie był potrzebny. Można nim grać łopatologicznie, ale znając wszystkie jego opcje, których faktycznie ma trochę. No my tu gadu, a tu kurde walka naprawdę coraz lepiej. No, ale ostatnia szansa. Niestety. Ładnie. Very good game. Dobrze, wydaje mi się, że Demagog już w ten czas troszkę poorganizował tabelkę. Zerknijmy następny w meczu. Congratulations for Kicking Machine yet again. Yep. Very good game. Iran as well. Surprising. Yeah. Iran still got a chance. He's down to loser bracket, but we can still see him one more time. Don't worry. Yep. Demagog, widzę, aktualizuje nam tutaj tabelkę. Bardzo fajnie. Iran FGC. Czyli tak naprawdę jest nas czterech działających za ten. Za kulisami. Tak. Asaselon, mógłbyś pokierować trochę? Kto następny? No następny tutaj jeszcze.
teraz to tak naprawdę w tej chwili musimy... Ojej, ja tak nie patrzyłem dawno na ten, na czat, wchodzę, a tam 68 już 4 wiadomości. No ładnie. Bo mamy tak, z tego co widzę, w loser bracket. Teraz grają czarni i demony właśnie grają. Czytamy na ich... Aha. Rozumiem. I czyli możemy Zalerę zaprosić. Zaprosić w tym momencie Zalerę, tak? Jest i Demagog. Jest i Demagog. Ale Demagog tutaj coś źle tutaj... Co tu wpisał? Wynik maszyn to było 3-0 przecież, tak? Ja tak z innej beczki zapytam, czym jest kawa zbożowa? To działa jak kawa normalnie? Nie, to nie posiada kofeiny w sobie. Bo znalazłem paczkę kawy zbożowej i tak sobie zrobiłem. Posyp, zalej, spróbuj. Tak zrobiłem. Dobra. Dobrze, czyli Demagog tutaj wszedł i Charlie chyba, tak? Czy... Charlie, okej, okay, dobra, dzięki Demagog, już zapraszamy Charlie'ego. Kojarzycie, że już 2,5 godziny w ogóle to wszystko trwa? Tak, ale przewidywany czas tego turnieju był na 3 do 3,5 godzin. Wydaje mi się, że mamy dobry czas, jak już jesteśmy w okolicach tego. Wyrobimy się. Ale turniej jeszcze nie zaczął. Wiesz o tym, nie? A, no to turniej... Aha, no, no, no tak, no to... Co zrobić, no? Nie, no już, już mamy praktycznie finał, tak? Dobra, mamy obydwu zawodników. Asaselon mógłbyś się ten... Nie, nie, już spokojnie. Dolus? Tak, tak, już są. Ja mam ustawione autoskipę, więc... Dobra. No i jakoś to idzie, panowie, widzicie. Nie jest źle, bardzo fajny turniej. Zawodnicy spoza Polski też pokazali skilla. Bardzo, bardzo mnie cieszy właśnie, że jest dodatkowo ten, no, świeża krew, nie? Tak. Bo jednak grając w tym na PS4 u nas... Jesteśmy troszkę zapcięci w swoim filmatach. Tak. Mamy mniej więcej, wiemy jak grać na siebie, a to trochę tu... nowej krwi doszło. I jednak zrobi robotę. Tutaj tak naprawdę większość z nich, naszych ludzi, tych, którzy grają między sobą w Polsce na grupie Tekken Poland, oni już się tak wymieszali i tak już grali między sobą, że właściwie... Możesz się domyślać, kto wygra z kim. A w Ładnie. Ten sposób... Co się stało? Asasela wyrzuciło. No bo naraz zniknął spokoju już ten. Mam nadzieję, że może przy następnym turnieju właśnie dojdzie więcej ludzi też od nas z Polski z PC-ta, żeby troszeczkę powiększyć to nasze jednak te pola. Wiesz co, ja bym nie miał nic przeciwko, tylko faktycznie tutaj są pewne zarzuty, że jakość naszych streamów i organizacja leży. Wydaje mi się, że z czasem to się poprawi i może faktycznie, jeżeli jakoś to ustabilizujemy i unormujemy, wyrobimy sobie jakiś schemat, to na pewno będzie więcej graczy dołączało. Czemu nie? A tymczasem Wszystko ma jakieś swoje początki. Nie każdy od razu jest perfekcyjny. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że to też nie robią ludzie, którzy robią to zawsze, bo gdyby robili to ludzie z tym większym doświadczeniem, którzy są też wśród nas, a nie mogą brać udziału teraz, byłoby to troszkę inaczej. Słuchaj, dokładnie, byłoby miłym zaskoczeniem, gdyby cały ten turniej wyszedł po prostu idealnie, jeden po drugim, etc., etc., ale to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Ja polecam tym hejterom, którzy tak twierdzą, po prostu samym spróbować. Spróbować, tak, bo to, wiesz, to jest jedna sprawa, że fajnie się to ogląda z zewnątrz, nie? Ale coś się dzieje, nie wiem, czy Demagog udaje, że nie żyje. A, zasady złamane, tak, faktycznie, faktycznie. Dobra, dobra, widzę Demagog. Ta skórka była chyba zabroniona, tak? Pamiętam. Coś było takiego. Pamiętam, czytałem regulamin, że tam kilka skórek jest zabronionych. No to... I kustomy przede wszystkim, Charlie. A mogę wiedzieć, dlaczego ta skórka jest zabroniona? Kustomy są zabronione, nie? Gramy tylko domyślnymi skórkami. I jest kilka gotowych tych oficjalnych skórek, które są zabronione. Tam u Jaxa, chyba ten Golem, parę innych detal, ale faktycznie, pilnujmy regulaminu. Resetujcie, Charlie, Demago, wiecie co robić.
A w tym czasie ja skoczę na techniczną przerwę. Bardzo mi się podoba, że panowie się bardzo szybko dogadali, wiadomo, bo po czyjej stronie jest wina i nie ma żadnych obiektów. Tak, tak, i flow jest zachowany, nie? Ja ze dwóch, sekundka. W międzyczasie warto byłoby sprawdzić, co z Asaselonem. Martwię się o chłopaka. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Może wybuchło coś gdzieś tam, jakaś bomba atomowa, mała czy coś. Albo burza. Teraz mamy taką pogodę, że nigdy nie wiadomo. Ja myślę, że będzie wszystko w porządku. Też jestem pełen nadziei. Sprawdźmy. Zaproście demagoga i mnie. Już dawno podane było. Okej, okay, czekajcie. Okej. Okay. Typing. Ogarniemy. Okej. No dobrze. Czyli mamy Pandę i Gina. Panda bardzo mi się podobał, ten turniej sprzed paru lat, w którym to, jak on miał? Ranczu? Ranczu, dokładnie, dziękuję. Wygrał Pandą właśnie, to było bardzo miłe zaskoczenie tamtego turnieju. Dla kogo miłe, dla kogo miłe, ale faktycznie, że Pandą... I w nagrodę Harada go wyszedził. Ja myślę, że tutaj panowie obydwa mają dużo doświadczenia, jeśli chodzi o granie ze sobą. No, będzie dobra gra. Zobaczymy ciekawy staw, ale tak, nie ma low bloków. Bardzo dobra reakcja. Dobry pan. Ale rage drive. Bardzo dobrze demagog, pięknie. Pięknie rozegrane. Zobaczymy co dalej. Jak Charlie odpowie. Kurde, to było piękne schylenie się pod hajem. Wiedział, że to pójdzie haj. Mhm. Coś Charlie na te lowy nie reaguje. Ja wiem, że oni też sprawiają problem, ale jednak trzeba się czasem ich domyślać. Jednak zaryzykować odrobinę, nie? Prawda. Tak jak mówię, tutaj... Mamy troszeczkę ograniczoną pulę graczy, jeśli chodzi o PlayStation i silniejsi gracze są troszeczkę przyzwyczajeni do wygrywania i oni nie zawsze też patrzą, co robi przeciwnik, tylko robią swoje flowcharty, do których są przyzwyczajeni. A jednak trzeba coś czasem pokombinować, pomyśleć. No, później wybicie z takiego flowchartu, no może kosztować się rundę, nie? Jak myślisz, że wszystko idzie według planu, a tu... No ale mówię, to jest kwestia adaptacji. Łatwiejsza jest zdecydowanie u ludzi, którzy ze sobą grają już od jakiegoś czasu, nie? Bardzo dobra gra. Czyli teraz zmienił się format i robimy pierwszy do trzech wygranych, tak? Nie ma Asaselona, żeby nam to potwierdzić, ale wydaje mi się, że tak. No Demagog jest z nami, ja więc... Tam nie było mnie chwilkę, ale jak wróciłem, było chyba trzecia walka. Tak, mi się wydaje, że... Jeszcze firstu do dwóch, dobra, okej, okay, dzięki Demagog. Dzięki. Fajnie, że z nami jesteś, to jednak faktycznie doświadczenie robi swoje. Zobaczymy. Charlie ma dużą gamę postaci, tak więc zobaczymy, czy będzie zmiana.
Czyli mówisz, dywersyfikuję sobie. Bardzo dobrze. Bardzo dywersyfikuję. No tu u demagoga jednak na zdjęciu Katarina, no zobaczymy. Katarina i niedźwiedź. Tak. Ciekawe w jakiej kolejności. Mało grałem z demagogiem, też nie wiem kim on tam pogrywa, ale... Ale niedźwiedziem na pewno. Wyjątkowo niebezpieczny. W dobrych rękach. Niebezpieczny, niebezpieczny. Ja mam do dzisiaj... Gram tyle lat w tą grę, a z niedźwiedziem zawsze będę miał problemy. Bo gra się też na niego nietypowo. Bardzo dziwny hitbox. Duża góra, małe nogi. Wydawałoby się, że niby większa postać łatwiej trafić, ale... Łatwiej trafi, a tu niestety nie. Jeśli on leci do ciebie nogami do przodu, do góry, brzuchem, to niektóre rzeczy na niego nie siadają. Tak, widzieliśmy to w poprzedniej grze. Dolus, powiedz mi, bo widzę tutaj drabinkę, jest krawy Zalera wygrał i idzie dalej. Iran jest też tam z przodu w tych pojedynczych, a teraz gra Charson z demagogiem, więc zakładam, że następny będzie Zalera z wygranym tutaj, tak, tej grze. Z przegranym? Nie, bo to jest... To jest loser. To jest loser, czy to jest winner? To jest loser bracket. W winner bracket, o ile się nie mylę, o ile dobrze ogarniam, teraz czeka kicking machine. To będzie wygrany tutaj z Zalerą, z tego co zrozumiałem. Dobrze, będziemy na Discordzie to monitorować. Zaraz demagą nam na podpowiedź. Ale jednak Jin. Trzyma się planu. Pewność swojej postaci. No i jest to jego main, jakby nie było. Jedzie pomimo swojego rozmiaru jest bardzo evasive, tak więc też trzeba go głębokimi midiami, bo jednak czy haj, to on ci może troszeczkę naunikać. Więc też trzeba z nim według informacji o main man Sui z aktualizacji po patchu, to wychodzi na to, że Jin ma teraz najlepsze pary. Ale Jin zawsze miał bardzo dobre pary. Tak, do pojawienia się Leroya, ale teraz podobno Leroyowi znerfili te pary od niego. No i Jin podobno jest na piedestale. No ale jeśli chodzi o techniczne pary, to nie ma porównania, warto Jina było lepsze, bo... Nie będę się wypowiadał o Leroyu, bo nie mam nic dobrego do powiedzenia o tych postaci. Niektóre rzeczy warto przemilczeć. Niektóre rzeczy warto przemilczeć, dokładnie. Ale Jina... Gina pary ma dużo więcej filozji, bo możesz wybierać sobie czymś, też je ubierać. My tu gadu. Właśnie, to chciałem powiedzieć, a tutaj jednak Charlie się obudził. Bardzo dobrze, bardzo dobra gra. Tak wracając do tego, Gina pary zawsze było dobre i zawsze było jedno z moich ulubionych, bo ono tworzy unikalne setupy. No tak, dużo... Dużo otwarcie, dobra, no to zobaczmy. Gratulacje Charlie, bardzo dobrze. Teraz tak, mamy finałową walkę, jak to się mówi, nie może być dramatyzm bez finałowej walki. Make some noise. Tak, ale nie, za mała widownia na tego typu skandy, ale... Dobra, zobaczymy co będzie. Ilu tam ludzi jest na streamie? Na chwilę obecną 15. W porywach było 22 osoby. Nie najgorzej. Nie najgorzej. Jak na początki. A potem już tylko Mistrzostwa Świata, tak? Tak. Ale to już Imperator chyba przejdzie. No właśnie, no a propos. Nie chciałbyś skoczyć za Asaselona? Łyniu? Jeśli nas słyszysz? Przynajmniej na chwilę, nie? Tak. A co z tym Asaselonem? On ci coś wpisał? Bo jest naprawdę... Nie. Niestety nie ma od niego odzewu. To podejrzane jest, że tak dziwnie zniknął nagle. Udostępnić to, co się dzieje u mnie, kurde, we wsi? Nie mogę ci udostępnić. Słyszę jakieś krzyki, śpiewy, tańce. Jest tu... O, mamy zmianę na Negana od Demagoga. Już się wyjaśnia, kim jeszcze gra Demagog. O, tak zwane alter ego, tak?
No, jest to specyficzna postać. Gościnie z The Walking Dead, ale to już wszyscy wiedzą. Nikogo nie zaskoczę taką informacją. Ale dla wszystkich graczy Negana mam zawsze dobre wiadomości. Nie musi być Negan, żeby jego gameplay był w następnej części. Bo zawsze mogą po prostu nazwać tą postać inaczej, a dać jego mówce. Wydaje mi się, że to byłby straszny krok. No. Dlaczego? Pierwszy zarzut miał być, że skalkowali Negana i łe. Wiesz jak to ludzie. Ale widziałeś na przykład Terminatora w Mortal Kombat 11? Widziałem. Nikt nie ma do niego zarzutów, a jest to cały Jason z dziesiątki. A proszę, faktycznie, coś może być na rzeczy. Jeśli po prostu kalka Negana, kalka Negana, ale są ludzie, którzy grają i lubią Negana i chcieliby nim pokonywać grać w Terminatorze. Ale wiesz, Harada niekoniecznie będzie płacił za royalty. Zapewne te licencje kosztują. Zapewne. Ile to sake tam musieli wypić, żeby się dogadać? Zwłaszcza, że nie tyle jest to sama postać w serialu, to jeszcze wpłaca aktora. Aktor, tak. No, dużo sake musiało się polać, żeby się dogadali, ale to już są wyższe pułapy, także tam już nie takie interesy lecą. My tu gadu, aby już prawie się rozwiązało. Prawda, demagog już wyjaśni. No, ale jeszcze nie mów hop. Jeszcze nie mówię. Nie ma teraz wziąć pała i wyjaśni sobie sprawę. Oj, oj. No, tutaj tym rzutem jednak Charlie wiele zaryzykował. Czyli to, sprawa się rozwiązała, tak? Wydaje mi się, że tak. 3-0 Demagog. Demagog, nie wiem czy mnie słyszysz, ale byłoby bardzo fajnie, jakbyś tak zasugerował, kogo następnego zapraszamy. Zalera? No Zalera i kto tam był jeszcze? No wydaje mi się, że Zalera z Demagogiem teraz, tak? Nie mylę się? Dawać Zalerę, no dokładnie. Robi się Demagog. Zapraszamy Zalerę. Ja nie wiem jak to ten. Łyniek, jak mi słyszysz, to kurde trzeba by zapytać, co się z Salerą stało. O, Łyniu już nadciąga, bardzo fajnie. Byłoby bardzo miło, gdyby Łyniu tutaj do nas dołączył. Tymczasem szukam Zalery. Zalera się znalazł. Martwię się o Salerę, naprawdę. Tak. To było bardzo zastanawiający disconnect. Ale wiesz, czasami bywają braki prądu, nie? Nie, bo już podziękujemy, chyba że chcę zostać na chwilę. No trzeba by miejsce dla Łynika zrobić niestety. Wybacz Charlie, ale Imperator... O właśnie dzwoni, tak a propos ZW. Dobra, przepuść tego. Dobra. Jeszcze raz do Magok. O, super. Dobra, Łyniu się niespodziewanie rozłączył, ale powiedział, że idzie. Jest tam miejsce dla ciebie, Łyniu, jakby co na imprezie i na teksie. A tymczasem Zalera Demagog. Tu już się zaczynają poważne sprawy, nie? No. Bardzo mnie ciekawi, o kim zagrają obydwaj gracze. Dobra, upewnijmy się tylko, czy jest zaproszenie dla Łyńka. Woda. Ale powinno być, z tego co kojarzę to... Tak. Dla... O, jest już. Chyba nie zjedliście rytule tego obiadu. Cześć, Łyniu. Witamy. A ty... Ktoś musi zarabiać, nie? No niestety, ale, to tak to jest. Ty już jesteś całkowicie wolny? Dlatego chwała bohaterom. Bardzo dobrze, bo trzeba nam... Ascelon nam zniknął, a trzeba nam mówić, kto będzie następny. Trzeba ich przygotowywać w trakcie walki, wiesz? Bo tak to chłopaki po prostu grają sami i... Nie... Round 1.
fight. Nie, nie, to już leci. Tylko kto jest stream? Stream jest w trakcie. Z Iranem. Z Iranem, dobra. Dobra, przeskowiem. Bo ten, zrobiliśmy taki system, żeby ich przygotowywać wcześniej, bo nam po prostu grali sami, wiesz? Tak, ale tam było za dużo meczy, także może dobrze, że to się rozładowało na początku. Iran, if you can hear me, you're going to be next, probably, right? So, get ready. Could you wait to... because we are going to fight on the stream. Because... it's the finals, so... No, on już jest ten, on już i tak czeka, nie? On już tam nie ma z kim grać, więc... Thank you. Jeden dla Zalery. Widzę, że Demagor wyciągnął Katarinę, jest listek. Ale nie wiem, czy Katarina to będzie dobry wybór na Zalerę. Jak na razie dobrze sobie daje rady. Katarina ma... Dropnął. Zalera dropnął combo. Tak. Ale nie wiem, czy to będzie wyjść. Tutaj może być game changer. Dropnął. Oki nie wyszło. Nie, nie, to było Oki. Drugi raz to zrobił. Aha. To tymi kolakami przeskakuje nad sobą i potem ma 50-50, tylko aha. Demagog dobrze wybrał. To właśnie o to mi chodziło wtedy, że mi się bardzo jego oczy podobały. Zalera, tak więc... Płynne. Prawda, prawda. Bo gdyby nawet mu wstał, to nadziałby się na te kolanka. Kuma, co to chodzi? Tak, tak, tak. Muzyka dla moich oczu. I proszę, mamy odpowiedź od Zalery. Czy będzie? Nie ma perfekta. No, musimy pamiętać, że... Dopóki piłka w grze, piłka w grze. No może się trochę pośpieszyłem. Demagor też nie grał wczoraj, tak więc. Prawda, to jest dwóch weteranów tak naprawdę, więc... Piękny side step, jednak widać od razu, że... Zalera nie jest łatwy przeciwnik. Pierwsza gra dla Zalery. Ale to jeszcze nie jest wyjaśnione. No tutaj widzę dobry potencjał. Demagog jeszcze nie pokazał swojego ostatniego. Demagog, jesteśmy z tobą cały czas, duchu. Tak jest. Oczywiście jesteśmy stronniczy i nikomu nie kibicujemy, ale... Nikomu nie. Ale tak, tak. Bardzo dobra gra. Wynik, ty chcesz wejść do pokoju, żeby to widzieć? To poczekajcie chwilę. Aaaa, poszło za pro. Dawaj, dawaj, dawaj. No jeżeli Winiu się nie wyrobisz na tą grę, to na pewno się wyrobisz na finały loser bracketa z Iranem. No już nie zdążyłem. Nic straconego. Transmisja wciąż trwa. A jeżeli nie oglądasz tutaj, zawsze zapraszamy na stream na YouTubie. Komentarz jest jak najbardziej profesjonalny, kurde. Nie ma się do czego to... Jakie to są w ogóle komentarze na streamie, bo ja nie widzę, nie? Ja bez wątpienia po całej tej imprezie chętnie sobie poczytam. Znajdź inną pracę! Nie zostawaj streamerem, nie? Beznadzieja. Tak. Ej, tu jest dużo. Kazumie! Kazumi, proszę. Wydaje mi się, że podobnie tak jak my, tak Demagog z Zalerą miał też kilka gier, także oni też powinni... Kazumi, faktycznie, widzę. No, bardzo tutaj ciekawy pick. No, Kazumi obcina praktycznie całą finezję z gry. To jest bardzo, może tak się wyrażę, super gra Kazumi, ale bardzo skuteczna. Chyba, że Demagog pokaże tego, jakiegoś asa z rękawa. Tego trzeba Demagogowi, tak. Ale niestety launcher poszedł, mamy troszeczkę średnika. Oj. Ojczyzna. To i tak lepsza sytuacja niż pomiędzy chłoraniem a ścianą, nie? Tak, te sidestepy jednak robią robotę, prawda? Widać, że Lili no najlepszy sidestep w grze. Zalera umie to wykorzystać. Mm.
jednak chyba Demago troszkę zgubi się tą Kazumi. Nie jest. Przynajmniej chyba dzisiaj nią nie grał, bo jest. Chociaż może faktycznie ta metoda na połki nie będzie taka zła, troszkę go rozbić. Tylko trzeba by najpierw je zaimplementować, jak na razie jest troszkę zgubiony. Nie może znaleźć dziury na dole. Piękny chwyt. Już będzie miał znaczenie jeden cios. A w końcu, do 4 razy sztuka. Szkoda, że nie przy ścianie. Albo dwa ciosy. No proszę, proszę, proszę. Oj, dobrze. Jednak kwadrat z tym wygrał, no niestety jedynka szybsza. Kwadrat. Był przed jeden, oczywiście. Ale Ronin Stud miało duże szanse. Jeszcze się troszkę za późno było włączone. To jest jednak Ronin tu Kazumi, nie? Oj tak. Zalicza do tych ciosów jak 4 Gina. Są bogowie tej gry. No, tak jak Demago chyba powiedział, deklasacja. Troszkę Zalera jednak tutaj pokazał. Nie wiem, czy dobry był ten wybór Kazumi, bo Katarina dużo lepiej mu szło. Ale faktycznie nie mogę zabronić. Demagog wyszedł, tak? Jak rozumiem. Czyli teraz kto? Zalera i... Iran FGC, get ready, I'm going to send you an invitation. Give me a sec. Yeah. Get ready for the next battle. Exactly. Invite. Stream, mój niech dołożę do tego pokoju, bo zaraz będzie następna walka. Wiesz, w sumie Demagog, odkąd zaczynałem się finały, to ja tutaj ciągle na wdechu, nie? Dołącz sobie do pokoju teraz, bo tak. Zaraz się walczę. Winiu. Dobra. Iran can... O. Okej. Okay. Welcome back. Welcome to the jungle. Jak to mówią. Polish jungle. Polish jungle. How do you like it so far? Polish jungle. Dobrze, zobaczmy jak to się wyklaruje. Ciebie? Chyba nie. Ja nie mam skilla oboczonego. Ja słyszę tylko... tyle gdzieś. Byłoby grzechem do tej gry nie otworzyć na czosów, także... Może zobaczymy mirror matcha, Leo kontra Leo. Ha! To zależy od Zalery, ale ja myślę, że jednak zostanie przy Livi. Tutaj Zalera może zaskoczyć, bo podobał mu się ta najlepsza. A z drugiej strony swoje najlepsze karty może trzymać na finał, nie? Zobaczymy. No ale Livi... Ale Lili jest pewna, na razie spełnia bardzo dobrą funkcję w jego rękach. Dociągnęła go do tej pory, tak więc... A tutaj jednak zmiana, zobaczcie. Ale tak, tak. Ale Zalera musi to wygrać, jeżeli chce się zmierzyć z Kicking Machine, także... No, zobaczymy jak to wyjdzie. A mogę się dowiedzieć, kto wrzucił Zalerę do Loser Bracket? Wiesz co, nie sprawdzałem tego, ale zaraz zerknę na czata. Tylko jeszcze jeden na czosek, wiesz? Sekunda. Round 1. Fight. Bo jeśli był to Kiki z Machine, to się zapowiada dobry finał. Słuchaj, Dolus, sprawdzę ci to później, bo na razie oglądamy dobrą grę. Zaraz się to wyjaśni. No, nie lekceważyłbym Irana. Też bym nie lekceważył, bardzo dobry Leo. Mówię, expert play. Co, expert to expert. Panisz. 1-0 dla Irana, cóż za niespodzianka. Mówię sobie, może nawet zależy to dolegać, że mało gra na Leo, ale... Prawda, to może być faktor. Bo najciężej grać właśnie na swoją postać.
kolejny atempt Swinga, niepowodzony. Trzeci. No i mamy 2-0. Jest 2-0. Robi się ciepło. Velera musi wziąć swoją grę na wyższy level. Zastanawiam się, dlaczego ten wybór Armored Kinga. I lecimy do góry. Był jakiś specjalny powód, czy... Follow up. Bolesne są te kurde dragle leące. Dobra, jest jeden. Ładnie. No, piłka w grze. A, widzisz. Właśnie zostawiam się z którym. Przez kilki maszyn się zmieni. A tu warto wspomnieć, że to rewanż jest jeden. Jednak wybór Armor Kinga na pewno był przemyślany. O coś go wziął. Tylko... Zalera nie pozostawia niczego przypadkowi, prawda? No, raczej nie warto. Jak na razie wszystkie dając swingi wyrwane. Czyli mamy... Tak? Czyżby? Tak, jest final round. Musi to zabić. Nie zabiło! Pięknie. No. Musi być dramatycznie. Jak nie drzwiami, to oknem. Ojej. Dając swingi nie sprawdzają się dla Valera. Na razie. No, to była definitywna runda. Ciekawe, czy zobaczymy zmianę. Brawo Iran. Tak. Zalera tutaj powinien jednak docisnąć pedał gazu. No jest, wydaje mi się, że może Zalera miał nadzieję, że nie będzie mu rwał chwytów, a tu się ten... okazało, że jednak praktycznie każdy giant swing wyrwany albo uniknięty. Faktycznie, ani jeden rzut tutaj nie wszedł tak jak trzeba. A frekwencja giant swingów była dość duża, tak więc myślę, że może to był jego plan. Może wiesz, tam chodziło w końcówce, żeby zmienić jednak ten rzut na inny, którego by się Iran nie spodziewał, ale niestety to nie zaskoczyło. Piękna gra. Prawda, Remix. Zaraz się wszystko wyjaśni. Mam nadzieję, że nie chcę nikogo pozwać, ale mam nadzieję, że zobaczymy final battle. No też bym tego bardzo chciał. Jeszcze tylko kilka naczosków i będziemy wiedzieli, o co chodzi. Nie rób smaka, bo ten obiad nie mam kiedy. Takie to będziemy chcieli do świątek. Nie jest najgorzej. Jest niedziela, jest Tekken, tak? A jakie masz nachos? One są, mój drogi, sweet chili taste. Sweet chili taste nachos. Kurde, a niech cię... Pip to się wypipa, tak. No, zobaczymy, kto jest ostrzejszym sosem w tej finałowej walce. Może jeszcze nie całkiem finałowej, ale tak, wrócił do klasyka. Wrócił do Zalera, wrócił do korzeni, także... Co, miejmy... Tak, jest Lili oczywiście. I Howard Estate. Tam zobaczysz, kurde, w lewym dolnym rogu 16 winsów chyba, tak więc wiesz. O tak, było. Tak, za nim stoją lata praktyki Amarena, to bez dwóch zdań. Howard Estate, bardzo duży potencjał na wall break. No, bardzo duży damage. Ale to myślę, że to bardziej będzie jednak, kurde, bardziej dla Leo jest powyrzowana ta klasa, bo ma niesamowity walkery. Lili jednak nie ma takiego dobrego walkery. Dużo będzie zależało od reakcji Zalery na nie pchania się na siłę, tak? Pierwszy niewyrwany ty. Bardzo ładnie. Jak odpowie Iran?
bardzo dużo ten roboty robi to Duki 4 ten Leo. Któryś z jasno oki zostało wykorzystane i dodatkowy damage. O, Harada? Nie Harada, po prostu mój zdjęcie. Bardzo dobrze go wyczekał. A tak, i od reakcji na lagi. Faktycznie, tutaj może być delikatny faktor. Ale to nie jest tak, że Zalera sobie nie radził i z takimi problemami w przeszłości, prawda? No ale jednak to jest trudniej. Szkoda, no niestety, mamy taki netplay, jaki mamy. No nic na to nie poradzimy. Nie? Jest całe przy frame'cu rollbacku, tak więc chyba jakoś żyć. Ja mam łącze na kablu 200 mega, więc jeżeli chodzi o sam stream i ten pokój, to no sam, 200... Sam transfer do Mordowicia to jest do gry Fighting Games to jest przeważnie około 3 mega. Wcale nie jest dużo. Rozumiem. Finałowa. Tylko po prostu gameplay tej gry jest starożytny, więc niestety. My tu gadu, a Zelera robi comeback. Dokładnie, ta presja jednak mu służy. Może to jest jednak wyjście, trzeba przycisnąć, nie dać Ranowi miksować. Tak jest. Bardzo ładnie. Dobra reakcja. Robić backpensa. I piękny lądek, ale to już wtedy. Walkery. O. Właśnie te jego niskie stance. Tak, do tego odpowiednie głębokie midy. Ale odpowiedź Zalery, bezlitosna. 2-2. Nie ma problemu z głębokimi midami. Zalera chyba zrobił download, lepki. Ściągnął instrukcję od Tugi. Bardzo dobrze. I proszę. Walkery. Mogła być druga ściana prawda. Drugi perfect, pięknie. Coś się tu dzieje. Niesamowite, ładnie, Zalera się obudził. No, panie i panowie. A może po tych naczocach, kurde? Tak, to te naczocy na pewno, dlatego sprawdzę to jeszcze raz. A używasz tych chopsticków do naczosów? Skip to nachos. Skip to nachos. Gun damage. Another nacho. Another nacho. Another one dice the nachos. Another one eats the nacho. Another nacho in my belly. Get in my belly. Czekam na nachosy o smaku matando. O smaku matando, kurde. Czyli łzy i pot, tak? Łzy i pot, dokładnie. I włochata klata. Siema, Jaszczur. Witamy cię. Nie, jak łzy i pod jeszcze bym zjadł, to włochatej klaty, dziękuję bardzo. Nie jest to mój kurde range. A widzisz, Jaszczur, irańskie gwiazdy to jest, no takie, popatrz, tutaj ciekawostki się dzieją, nie? Faktycznie. Nie no, bardzo dobra walka, jak na razie jedna z lepszych walk, na jaką tam, jaka była. Warto było przebrnąć przez tą całą dezorganizację początkową, przez cały ten gąszcz włosów na klacie, by dojść do odpowiedniego nachosa, no i... Zobaczymy, co będzie dalej. Ja myślę, że teraz, skoro już cały turniej będzie musiał odbyć się na streamie, tak więc raczej nie będą, wiesz, mogli zrobić sobie takie samowolki, czyli będą musieli czekać na nas i to pójdzie już bardzo płynnie. Myślę, że tak, aczkolwiek zgodzę się z tobą, tylko tu jest potrzebna lista, tak? Tak, dlatego do prezesa prośba, żeby nam ustawiał ludzi na walkę do przodu. Tak, i na pewno jak to poorganizujemy, to już to będzie szło jak rakieta. Także jesteśmy dobrej myśli i oglądamy mecz. Nie no, ja myślę, że 10 będzie koniec. Gdzieś tak. Podobaj do 11. No, piękny respekt, nikt nie wyszedł z tym. Sidestep Masters. Respekt. Bardzo dobrze. Jaki duck? Bardzo ładnie. Moim najważniejszym pytaniem na tą walkę jest, kto zje ostatniego nachosa. To jest właśnie krytyczne. A moim najważniejszym pytaniem, tak patrząc na linkę, gdzie jest Kamek? O, prawda. Zabrakło nam tego zawodnika wśród naszych. Może po cichu obserwuje na streamie, kto wie. Pozdrowienia dla Kameka. Pozdrawiamy. Pytanie do tego, dlaczego się nie ma. Oj. Round
No i dostała w klatkę piersiową, żeby nie powiedzieć inaczej. A powinno się amortyzować, nie? Amarena z kamykiem? Nie. Co z kamykiem? Nie. Pożegnajcie się z kolegą. Jak mi nie dostaje w klatkę, nie powinno amortyzować. A tak, reduce damage. Reduce damage, dokładnie. I proszę, runda za rundę, ale statystycznie, jeśli tak dalej pójdziemy, to Iran wygra. Bo pierwszy dobije DP. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie widzę, że Zalera zaczął grać troszkę bardziej bezpiecznie, przemyślanie. Jednak te kilka rund go czegoś nauczyło. To jest klątwa dobrego zawodnika, bo dobry zawodnik, jak ma swoje setupy, to często gra takim swoim slow chartem i to siada mu na niektórych ludzi. I potem jak przyjdzie mu grać z kimś cięższym, on próbuje robić te same setupy, a one nie są aż takie dobre na ludzi bardziej doświadczonych. Pięknie, dokładnie, zgodzę się z tobą. Tutaj jednak trochę adaptacji, obserwacji i dobrej reakcji w odpowiednim momencie zrobiło swoje. 2-1. Zalera zaadaptował. Kolejny bardzo ładnie. Kompletnie się nie nakierowała i została plecami. To już będzie chyba trzeci porywa do czwartek. Tego już do ósemki raczej nie naprawimy. Ale widać, że Zalera... O! Zalera tak. Zrobił download, ja ci mówię. Very good game. I to jest 1-1, tak? Nie, 2-1. Bo ja już się sam pogubiłem. Jakby ktoś nam mógł pomóc to ogarnąć. 2-1 chyba, tak? Tak, to jest 2-1 mi się wydaje. Ale Zalera dalej chce grać, to chyba coś jest nie znam. Czekaj, tu idzie policzyk. Nie, to jest... Mamy tutaj na lobby. 2-1, tak? Tak, 2-1. Dobrze być. Dobrze. Zalera prowadzi. No to jest pierwszy do dwóch, czy pierwszy do trzech? Jak to jest teraz? To jest finał loser bracket, o ile się nie mylę, prawda? Więc jest do trzech. Loser bracket, winner, w sensie idzie do trzech. No. Tutaj wygrani grają. Czyli jednak zmieniły się nam zasady. Dlaczego panowie o tym, żeście mówili, rzeczywiście tak, no trzeba pilnować zasad wcześniej, żeby nie było tego małego zamieszania, jakie tam powstało, no. Przykrością stwierdzam, że wyjadłem z pracy i nie byłem w stanie... Nic nie szkodzi, Łyniu, dwie kawy, jeden energetyk i na czosy sprawiły, że jesteśmy już w finałach. Tak, nikt nie ma takiej pretensji za to, tylko po prostu, no, ludzie się... Kochamy cię, Łyniu. Wkurzają, ale też, no naprawdę nie jest łatwo coś takiego prowadzić. Jest dużo ludzi poza sceną, których nie widać, którzy też próbują to obsługiwać. Dużo samowolki też było w tym turnieju, tak więc no też tak, nie, tak, no, tak. Nie można... Nie ma co tutaj takiego jakiegoś pojmu kręcić, bo... Nie, oczywiście. Zgodnie z planem. Ja myślę, że powinno się docenić to, że jest coś takiego, jest w naszych rękach ludzi, którzy tam zajmują się tym, którzy chcą się tym zajmować. I potrafią. Nie ma co kręcić nosem właśnie na coś takiego, że jest tak, szansa na coś takiego. No Demagog bez wątpienia będzie bardzo fajnie zobaczyć, jak eksperci i profesjonaliści w tym temacie działają. Może być nawet na streama dołączył do komentarzy, przywitał się. A zapraszamy Demagoga zawsze. W końcu Demagog. Czy ktoś ściągnie zależy to 19 ulicy? Pytanie. Ja mu źle nie życzę, ale kurde 19 ulicy. Panowie. Mi się wydaje, że dzisiaj nikt nic zależy nie będzie ściągał. No ale czas pokaże. Ojej, dupy 4 się sprawdza, dlatego leje bardzo dobrze. Wall bounce. Round 2. Fight. Coś mi się wydaje, że... Dolus, pamiętaj, żeby oddychać. Że będzie 2-2 za chwilę. A dzięki, przyda się w momencie. Nieopłacalny power card, ale zawsze.
Dobra, mogę wziąć wydech. Okej, okay. 1-1. Widzowie się chyba nie obrażą, jak troszkę pomilczymy, jednak faktycznie to jest gra na poziomie. Szkoda komentować, bo zaraz jest coś innego. Poza tym, serio, kto by nas chciał słuchać, jak grają tutaj takie rekiny? No dobrze, ładnie tam zerwał, to jest runda. No, ma być ładnie. Magic 4. Ha. No ten wall shoot de Leo jest masakrycki. Ach. Ach i och. Coś czuję, że będzie 2-2 i będziemy final round. No i takie gry właśnie lubimy najbardziej, aczkolwiek zobaczymy jeszcze tutaj. Zalara nie powiedział ostatniego słowa. Jugglet pod ścianę. Bardzo ładnie. 3-1. Mamy dobra gra. Mamy przecięcie, loser bracket, no i co? Idziemy do finału. Czyli Kicking Machine versus Zalera, right? Iran, dzięki za granie. Dzięki za. Thanks, Iran. Very good game. Thank you, Iran. Welcome to Poland and hopefully we'll see you next time. Yep. Now, Kicking Machine, are you ready? Bardzo mnie zastanawia, jaką postać zobaczymy od Kicking Machine. Okej. Okay. It's good you're with us. Invite was sent. To był żart. For us as well, Azrael. It was very nice to meet you and see your great performance this tournament. Jest naprawdę bardzo dobrym graczem. Kiedyś się spotkałem na... No, RMP, gdzie chcę? Bardzo, bardzo fajna walka była. Remix na Kicking Machine. Bardzo dobra walka, nie? Wszystko to będzie do odtworzenia później, jak rozumiem, ten cały turniej nagrywa się na YouTubie. Będzie dobry stream. Nie, Cox, ja nigdy tego nie odtworzę, bo będę musiał słuchać sam siebie, nie? A, możliwe, że to może być taki czynnik lekko powstrzymujący. A oglądać Tekena po cichu to też tak słabo w sumie, tak? No dobrze. Dobrze, są już razem. You're going to cheer for Kicking Machine. To co, po naczosku? Smacznego. Kurde, ja będę chciał sobie zrobić kurde jedzenie, bo głodny jestem. Dolu, to już finał. No ale co, finał kurde grupowej bym ten, zaraz będzie turniej, nie? Czy to już jest wszystko? Nie no, Zalera teraz awansował do finału. A, to już jest cały turniej, tak? Bo ja dalej nie wiem, na której planecie ja żyję. Ja myślałem, że my dopiero fazę grupową robimy. Nie, to już jest koniec. A, chyba, że tak. Chyba. Zobaczymy, co mają do powiedzenia. Mało ludzi się zgłosiło, żeby zagrać w grupach. Jakby nas było około 64, więcej nawet. Nie, no może powyżej tam... Nie, no ale, 40 ale osób, jak, to już można by było myśleć o grupach. Jak jest powyżej 8 osób, to i tak musisz robić grupę, i tak musisz robić. Dobra, panowie, matematykę zostawmy na później, zaczynamy. Dokładnie. Znowu King. Zobaczmy. Zalera się pewnie tym Kingiem, nie? Widać, to jest jednak taka postać. Tak. No ja myślałem, że weźmiemy zwykłego Kinga, bo jednak tam można przekazywać dobrze nogi, no. Rezygnuję z tego. Ale... Na poczet ja innych ofensywnych ruchów. Mi się wydaje jednak, nie wiem, może nie mam takiego doświadczenia, że jednak Armor King... Że Armor King jest troszeczkę pewniejszy, jednak ma takie pewniejsze te ciosy. Bo King jest bardzo finezyjny i jednak można nim popłynąć trochę w złą stronę.
Tak jak widzieliśmy na przykład w przypadku... O tak, Demagog, dziękuję. Tu musi być reset. ...tego dużycie Alikiksu, które go zgubiło praktycznie. Dropnął? Fajnie mój zapas, gdzie KO? A że tak zapytam, to uderzenie w bańki to jest mid? To skaj. Wyglądało na mida. Wyglądało na mida, no. To tam bardzo duży plus jest. KO. Dobry follow-up rzutem. Miszalnik Wizard, brawo! No ale spójrzcie, tutaj Zalera bardzo ładnie wykorzystuje te haje Oranga i Karaj. Świetnie się strzela, no to już w tym zauważyłem. To jest znajomość postaci, no na Oranga na pewno częściej gra niż na Leo. Się założy. Zwłaszcza, że mamy trochę dobrych Orangów. Panczkware nie pomogło niestety. Oj, Kakato od góry poszło. No niestety. No ale wyrównana walka. Prawda, prawda, obydwaj się tutaj testują. Nie ma dużych globalnych ciosów. Żadnych ogromnych launcherów. Wszystko to są pałki. I większe combo właśnie poleciało ładnie. Piękny chłopki, piękny. Ja dalej się dziwię, bo wszyscy tak narzekają na tego chłopkika Kinga, Arbor Kinga, a on mi się wydaje naprawdę dobry. Tak, to teraz Zalera właśnie pokazał. Zobaczymy. Spinowa runda. Dużo niewykorzystanych sytuacji widzę w tej grze, ale to jest cena za granie bezpiecznie. Tak, ja myślę, że to jest... Oj, mamy też Giant Swing. Oj. Ja myślę, że to jest właśnie kwestia respektu, wiesz? Bo obydwa gracze widzą, że jednak nie mogą sobie na dużo pozwolić. Widzisz, mieliśmy teraz Wave Skyrocketa, co zaowocowało przegraną walką. Tak. Tak, to zdecydowanie może coś być na rzeczy. Runda dla Zalery. Piękny Weave Punish, dokładnie Demago. Demagoga to bym tutaj widział w tych turniejach na krzesełku obok nas komentującego. Naprawdę, takie małe naczoski jak my. No właśnie, no właśnie. Niech nachos będą sobie. On byłby tym pikantnym sosem na tych nachoskach, nie? Myślę, że tak. Ale tak jak mówiliśmy wcześniej, ciężko poogarniać całą tą infrastrukturę, jeszcze komentować, patrzeć, śledzić. To się wszystko tak dynamicznie zmienia, że... Więc to powinno być robione sekcyjnie. Każdy powinien być od czegoś innego. I słuchaj, nawet powiedziałbym więcej, zgodzę się z tobą. Tu nie byłoby nawet złym pomysłem przy większej ilości osób, żeby leciały dwa streamy jednocześnie. I podzielić to jakoś, tak wiesz. Nie byłoby problemu, pewnie, że tak. Jeśli chcielibyśmy całą fazę grupową mieć na tym, to żadnego problemu, ja też nie widzę. Mhm. Bo jest na tyle osób, które by ten, tylko właśnie ktoś inny musiałby się zajmować czatem. I zero przerw. Tak. I zero przerw. Właśnie, bo chodzi o to, żeby ktoś naganiał te osoby, które mają grać za chwilę. Tak, tak, batem najlepiej, co po niektórych. Dwie następne troszkę ten i nie dać się przegadać. Że tu wiesz, bo ja jeszcze raz przypomnę, że ja tak, tego dlatego właśnie Demagog Split byłby dobry, taki konkretny split, że wszystko jest dograne de facto, że to jakoś leci ten flow. Po prostu następny turniej organizujemy i koniecznie w regulaminie będzie napisane,
że umawiamy się, że najpierw ląduje na kanale on stream, kto leci i dopiero później to rozgrywa na walkę. Dokładnie, żeby to, bo ta sama walka zabiła cały ten turniej. Ja z jednej strony to, tak, z, tak. Bo dalej mamy fina, prawda? Czekamy na ewentualny reset. Tylko tam był... Proszę bardzo, tą rankę atakuje. Tam były pewne obiekcje. Nie przejmuj się gramatyką, demagog. Lecimy. Przez samo H. Ładnie. Panowie się rozkręcili już na kancelę. Oj, tutaj była wymiana, ale trochę nieopłacalna dla Zalery. Aj, WS 4 kończy. O. Gun damage. I powtórka. Jest teraz... Prawda, demago. Jedziemy. Złota zbroja Zalery versus gipkie nogi Huananga. W końcu koreańska modelka, jakby nie było, nie? A jak? Na zdjęciach tylko od pasa w dół. Niestety. Zalera. Jestem u niej po kawie zbożowej. Czyli 1-1, tak? Chyba będzie zmiana, coś czuję. Tak. Może być. No ale kogo weźmie? Kogo weźmie? Może weźmie Leo? Bo chyba Kicking Machines downloadował tego Armor Kinga. Troszkę tak, tam ta presja była, ten zasięg jednak tych kopnięć był dobry, dobry mix-up. No niestety, Armor King to trochę za mało, ale zobaczymy. 1-1, dokładnie, dzięki Demagog. Na szczęście lub nie, wszyscy na streamie trzeźwi, także miarę ogarniamy. Z nami komentujący. Tak, no dokładnie, za resztę nie możemy ręczyć. My zobaczymy zmiany. A zostawiam sobie te insynuacje. Aż mnie to ciekawi. Znaczy co, twierdzisz, że jest odwrotnie niż wiesz? Nie, no, tutaj. Że jest sobota, nie niedziela? Nie. Żadnych insynuacji nie było. Broń Boże. Nie ręczę za siebie. Jaszur. Ja już tam wiem. Gdzie jest 5? Gdzie był Jaszur? Gdzie był Tapczan? Właśnie, Tapczan jest trochę nie w formie ostatnio, z tego co słyszałem. Ale gdzie jest Kamyk, kurde, to mnie najbardziej zastanawia. A ja bym dodał wisienkę na torcie. Gdzie jest Asaselon? I czy ktoś ma do niego numer, żeby zadzwonić? Bo chłopak tak naprawdę ściął. Asaselon pisał, że niestety będzie musiał zrezygnować z dalszej gry w turnieju. Nie, nie, tu nawet nie chodzi o grę Winiu, tylko chodzi o to, że on nam ze streamu tak niestety zniknął w tajemniczych okolicznościach. Tak. Tak, ale Asaselon, już go tłumaczę, pisał do mnie, że będzie musiał niestety zrezygnować z dalszej gry. Z obecności przeze mnie, niekoniecznie od niego zależnie. Aha, czyli jednak coś się tam ten dobrze. Bardzo, że żyje. Trzymamy za niego kciuki, jak najbardziej. Jedziemy. Lil. Będzie ściana. Wallbreak. Tak jak myślałem. Czy Zalera skończy z tymi 20 ulicami po cały turniej? Nie, no chyba będzie miał więcej niż nie. Prawda, demagog. Każdy z nas ma. Czy nie trafiamy? O, nie wykorzystał tego przeskoku. Oj, prawda, Amarena. Kicking Machine pokazał przez cały turniej naprawdę dobrą formę. Dobrą formę, no. O! Bardzo ładnie. Bardzo dobra reakcja. No. Tak to jest, jak się pcha do przodu, pcha do przodu, a tutaj jednak... No ale ciężko... Ciężko Huarangiem się nie pchać do przodu trochę, to jest cały jego dźwięk. True. Jednak jest to typowy rastown charakter. Taki potężny. Co właśnie teraz pokazuje? Wallbreak. I chyba... Nie, dropnął! Okrutny jestem w stanie. Właśnie o to chodzi, o granie do końca, panowie. Jak mało kto Zalera to potrafi, pięknie. Yeah.
Oj. Wyczyszby. Round 3. No nie stać. Synchronizacja naszych streamów, panowie. Tutaj widzę strefy czasowe różne. Okropne, ale no okropne jest właśnie. To jest to, że niestety YouTube nie jest najlepszą tu przy kwadrat? Streamingu. Ale to nawet nie YouTube, bo my oglądamy w pokoju, a mamy różne czasy, nie? O to chodzi. Czasy są ciężkie, panowie. Gra jest zajebista. Sorry za wyrażenie. To się wypipa. Ale taka jest. Ale jest. To jest w prawdzie. Oj, Kicking Machine polał to ostrym sosem. Cały turniej Kicking Machine pokazywał, kurde, że to nie dobrałem, bo jest naprawdę groźny. Naprawdę groźny. To jest nietypowy cios u Haranda, jest bardzo dobry i mało osób go używa. Ale Kicking Machine cały dzień dzisiaj pokazał, że jest to nie do tego ulubionych ciosów. Hop kick. Dolej. 3-1 dla Kicking Machina. Ładnie, dobra gra. Czyli co, mamy 1-1, tak? 2-1 chyba, tak? Sprawdźmy tutaj, co jest napisane na czacie. Sprawdźmy, co mądra skrzynka podpowie. Tak jest. Nie, to lubię taką jedną zabawkę na YouTube. Nie, to jedną godzinę gryza takiego. Słuchaj, follow me, masz has began. Zalera, Kicking. Zalera wygrał, potem wygrał Kicking i teraz wygrał Kicking. 2-1. 2-1, tak? No. Tak jest. Ale piłka ciągle w grze. Zobaczymy. Że tak przypomnę, kto jest z loserców, idzie Zalera, tak? Tak. Tak, Zalera ewentualnie teraz albo odpadnie, albo walczy dalej i będzie chciał zresetować walkę. Tak. Na który czat wy tam patrzycie, bo ja tu nie wiem, ja tu nie widzę takiego. Dobra, na tej lobby. TWT General, tak? Ale nie, tam na tym. A TWT General, tak, to zaczęliśmy śledzić. Ale tutaj na lobby wszystko ładnie widać. Ja wiem, ja też to czytam, nie? Tylko... Results. Get ready for the next battle. Tragedia net, no. No. Zalera musi teraz dać 120% jak nasze zbiorniki na gaz. Kogo jak kogo, ale jego stać. Tylko niech... No zobaczymy, nie będę wam spoilerował, bo ja już widziałem. Ciężko mi też w sumie określić, jak tam ich input lag, nie? Tak naprawdę. No ale to jest online Tekken, no niestety, kurde, musimy się z tym liczyć, nie przeskoczymy tego. Prawda. Dopóki nie będzie rollback netcode zaimplementowany całkowicie, nic. Ładny rzut. Radziły. Overhead. Kurde, ty masz bardzo dużo przewagi tego. Overhead i low. Są znaki życia, więc dobrze. Jeszcze dycho. Oj. Whiplash on twarz, niestety. No dobra, jest odpowiedź. Patrzcie na ten damage. Jezu. Obrzydliwe to jest. Ale w pozytywnym sensie. Pozytywnie obrzydliwe. Ja cię rozumiem akurat. Ładny panisz. Wall. A propos obrzydliwego damage'u do luz. No, ale to był taki ten, solidny damage jak na linii. Remix to chyba Polsat ogląda. Lili jednak jest dobra rzut. Dobra w polu, ale jej combo i wall damage nie jest czymś specjalnym.
może i masz rację, ale tutaj zrobił robotę, choć na chwilę, chociaż Kicking Machine i tak wyciągnął swoje. Proszę, proszę, jak i pan... Piękny Matterhorn, super! O! No ale tu co, mamy zagrożenie tylko turnieju, tak? Ładnie, 2-2, dobrze. Match pointu dla tego, dla Kicking Machine. O, jaki drop! Final point. Kicking Machine, I'm with you. Sorry for the drop, dude. Co ty właśnie powiedziałeś? Że za kim jesteś? Że... Halo? Halo? Za lepszym. Wiem, jak się czuję z powodu dropa, nie? Bo to a, kurwa, wszyscy tam byliśmy, nie? Bo to był drop o wszystko, nie? A tam wybitka mogła być. Mogła być, ale zaryzykował. Dwa razy powtórzył tą samą kombinację, dwa razy dostał. Trzeci raz chyba tego nie zrobił. Firecracker, skończony. Aaaa! Very good. Lili pressure, niestety, każde Lili kurde uwielbia ten cios. Wypozycjonować się, no dokładnie. Dobra gra. Dobry mecz, dobra walka. Brawo, brawo. Co dalej, panowie? Mamy zwycięstwo, tak? Tak jest, brawo, gratulacje. Good job, Kicking Machine. For Kicking Machine. Yeah, very good. First time with us and already a champion. That was a very impressive show of war. We hope you're going to come back to us soon. As we're going next to create time. Another tournament. Next time. Soon. Next month. Bardzo dziękujemy wszystkim. Super. Świetna impreza. Może nie idealna, nie obyło się bez pomyłek, potknięć. Very good. No cóż, panie i panowie. See you next time. Azazel and Kicking Machine, thank you for participating in this tournament. We hope to see you again. To co? Kończymy! Po prostu trzeba zorganizować tak, żeby jednak gracze czekali na to, że decydujemy, kto idzie na streama i dopiero później mogą rozgrywać brakiety. Kwestią organizacji będziemy się zajmować, Buńku. Teraz warto by byłoby odpowiedzieć na to pytanie, kto do Lusa, kto wyeliminował Zalerę? Iran. No. Iran. No, mówiłem, że Iran. A, to przepraszam, nie dosłyszałem. No nieźle, ale, nieźle, ale to nie, chłopaki tu, zaskoczyli. Tu jest racja, bo kurde, właśnie ta samowolka zabija turnieje. Nie można kurde pobolać ludzi na to, żeby robili to sami. Bez wątpienia, Dolus, kilka fajnych gier na pewno nas ominęło, nie? Bo im się wszystkim śpieszy, kurde. Tak, wiesz, tak, tak. Są sami alfasamce i oni będą wszystko sobie sami ustawiać, nie? Tak, nie, tak, nie, tak. A wcale nie było tak dużo graczy, żeby nie można było poczekać. Dokładnie, dokładnie. A to poza tym troszeczkę takiej, wiesz, jak to się mówi, kurde. Polega na tym, że nikt nie czyta regulaminu. Wszyscy dostali informację o tym, że będziemy prowadzić streama, że będziemy zapraszać na streama i mają czekać na zapowiedź i ale... dopiero później grać, ale nikt tego nie, tak naprawdę nie respektował. Może niektórzy respektowali i ładnie się zachowali, ale nie wszyscy, prawda? No nie wszyscy, bo było tam kilku pieniaczy właśnie, to się kurde zaczęło rzucać, bo coś tam, coś tam następny turniej zorganizujemy inaczej i... Dobrze. Jest tym miłym akcentem i z nadzieją w sercu kończymy tego streama, ludziska, i zapraszamy następnym razem. Zapraszamy następnym. Jeszcze nie skończyłem.